Dzień dobry. Witam Państwa na kolejnym wieczorze krakowskiego klubu wtorkowego. Z małymi problemami, ale zaczynamy. Przed Państwem ksiądz profesor Dariusz Oko. Nie wiem, czy już celebryta telewizyjny, ale być może. Prosto z programu Tomasza Dariusz Oko. Zajmiemy się dziś dwoma modnymi chyba terminami. Język miłości, język nienawiści, ale na przykładzie środowiska, a dodam, że na przykładzie środowiska, które jest samą miłością, jak sama o sobie twierdzi. Czy tak jest, powie nam ksiądz profesor, specjalista, jak powiedział mi, od tego tematu. Także słuchamy o filozofii gender i o języku tejże filozofii. A jeszcze jedno, ja pozwoliłem sobie rozdać Państwu taki przykład języka tego. Artykuł o księdzu z Gazety Wyborczej z czerwca. Także jeśli Państwo mają ten tekst, to w dyskusji powrócimy do niego. Także proszę o przeczytanie. W takim razie oddaję głos księdzu profesorowi. Dziękuję za zaproszenie, za zaufanie. Tylko taka uwaga do tematu. Ja mówię nie o filozofii, tylko o ideologii gender. Ponieważ gender nie zasługuje na nazwę filozofii. Filozofia to jest zbyt wielkie, zbyt szlachetne słowo dla tej teorii. Filozofia z założenia jest z nazwy miłością prawdy, dążeniem do prawdy, szuka prawdy. Natomiast gender nie szuka prawdy, tylko szuka interesu pewnej grupy ludzi. To jest cecha charakterystyczna dla ideologii. Ideologia nie wyraża prawdy przede wszystkim, nie służy poszukiwaniu prawdy, tylko jest narzędziem przeprowadzaniu interesu pewnej grupy. Więc podkreślam, ideologia. Nie profanujmy słowa, wielkiego słowa filozofia. Natomiast co do tego artykułu pani Wiśniewskiej, to jest też taki mały przykład mowy miłości tego środowiska. Ten artykuł kończy się donosem na mnie, sugestią wyrzucenia mnie z pracy. To jest właśnie taki typowy dla tego środowiska. Zresztą w innym artykule pani Wiśniewska nazywa mnie gejożercą. To właśnie też jest przykład języka miłości. Gdyby na przykład ją nazwano katolikożercą albo jej pryncypała, to mielibyśmy proces, jak murowane, prawda? Natomiast w odwrotną stronę to nie działa. Zresztą traktuję to ten kolejny artykuł Gazety Wyborczej na mój temat jako wyróżnienie. Ja myślę, że to pismo można traktować właśnie jako taki klasyczny przykład języka miłości i właściwie, jeżeli ktoś z nim jest zaatakowany, to jest taka, to myślę, świadectwo moralności. No, podobnie jak byłem w liceum i jak komuniści kogoś szczególnie atakowali, Trybunał Ludu czy inne pisma, to mówiliśmy z kolegami, o, to musi być porządny człowiek. Jak oni go tak nienawidzą, to musi być porządny człowiek. I myślę, że podobnie jest teraz. Zresztą ja na przykład tak myślałem o Francu Józefie Straussie. W tym czasie była taka audycja propagandowa, taka jak TOG FM dzisiaj jest. I to była jedynka, chyba tak o piątej była audycja. I tam długo powracał Franz Józef Strauss, jako potwór wcielony, diabeł. Naprawdę. Ja myślałem, to musi być porządny człowiek. No i przekonałem się o tym, jak pojechałem na studia do Bawarii, bo rzeczywiście zacząłem, że ten człowiek z Bawarii, właśnie jednego z najbiedniejszych landów niemieckich, zrobił go kwitnącym landem i jednym z najbogatszych. I też to potwierdziło się moje przypuszczenie. Proszę księdza, po co nam diabeł niemiecki, jak mamy polskiego? O inicjałach J.K. No tak, ale filozofię w ogóle staramy się patrzeć możliwie szeroko. Bo jednak Polska jest tylko wycinkiem większej całości. I im szerzej patrzymy, tym więcej widzimy, lepiej rozumiemy. Zresztą z tym językiem miłości Gazety Wyborczej dawał też dobre doświadczenia. Po moim pierwszym artykule, jak zacząłem te zmagania z samą ideologią, w 2005 roku pani Bortnowska zaczęła, po moim artykule oni wydrukowali mój artykuł i to był chyba jeden z największych błędów, chyba w tym celu, żeby mnie zaszczuć potem. I się nie udało, wydrukować całą serię artykułów potępiających mnie, nie dając mi możliwości ani słowa odpowiedzi. To jest też przykład języka miłości i gry fair. No, prawda wychodzi, bo między innymi ta pani Bortnowska, czołowa katolicka publicystka tej gazety, napisała, że ten Oko to jest straszny, w ogóle taki głupi, napisał coś takiego, homofob, ale na pociechę mamy księdza Michała Czajkowskiego, który jest dokładnym przeciwieństwem Oko.
i że ten oko to jest naprawdę rozpacz straszna, ale są tacy kapłani jak Czajkowski, którzy rozumieją gejów, mają serce do nich. No i nie minęło, no Bartoś swoje do sądu dołożył oczywiście, Pruszak. No i nie minęło pół roku, że okazało się, że Czajkowski, no z tego co wiemy, żył w sposób najbardziej zdradzający właściwie, jak arcyjudasz. Znaczy byli więksi tylko z tych jawnych takich, co wyszło na jaw. Współpracował z mordercami księdza Popiełuszki. 20 lat współpracował z UB, donosił między innymi na księdza Popiełuszkę. Czyli no, jako pomagał w procesie zmierzającym do zamordowania księdza Popiełuszki. No i ja mówię pani Bortnowskiej, że z tym się z nią zgadzam. Rzeczywiście bardzo chętnie będę przeciwieństwem księdza Czajkowskiego. I zwłaszcza nobilitację i każde następne opluwanie, ataki nienawiści, furii i przykład języka miłości Gazety Wyborczej traktuję jako wyróżnienie. No bo to jest takie środowisko, no. Bo jednak no, bardzo potężne, wpływowe. To podkreślam, bo niektórzy ludzie, można powiedzieć, żyją w takim GW Matrixie, znaczy Matrixie Gazety Wyborczej, właśnie taki inny świat odległy od rzeczywistości. No i spora część naszego społeczeństwa w tym żyje. A no, takie spostrzeżenia mogą mi trochę pomóc wyjść z tego, no bo jeszcze do Czajkowskiego, który był no, gwiazdą tej gazety, takim no, kapłanem numer jeden, święcił jej siedzibę, prawda, to akurat no, tam dobrze pasuje. Plus Szmaleczka, prawda, to jest druga gwiazda. Tak, to na temat tego artykułu. Rzeczywiście bardzo często słyszymy pojęcie język nienawiści. Jesteśmy tym pojęciem terroryzowani nawet. Jeżeli właściwie no, językiem nienawiści w naszej społeczeństwie, teraz no, w mediach, właściwie nazywa się prawie wszystko, co odbiega od ideologii lewackiej. Po prostu jeżeli ktoś mówi coś inaczej, na jotę odchodzi od poglądów lewacko-ateistycznych prezentowanych w Gazecie Wyborczej, to już właściwie uprawia mowę nienawiści. Tak to wygląda. Też wiemy, że w polityce mieliśmy otwarty okres mowy miłości z kolei. Było nam powiedziane, że będzie teraz miłość dominować i wkrótce potem spróbowano zamordować przywódcę opozycji. No i też czołowi politycy tego grupowania, no tacy, wiem jak zaczęli mówić, niedawno jeden z nich znowu mówił, że bydło, prawda? Mówił w ramach tej polityki miłości, mówił, że ludzie wierzący, którzy chcą mieć własne medium, są bydłem. No i znaczy tak, znaczy to pokazuje, i to mówi tak w przyjacielskiej pogawędce z drugim, prawda? To pokazuje, jak oni mówią o nas, co oni nas myślą, prawda? Jak wygląda ich język miłości. Znaczy oni uprawiają język miłości, mówią o nas bydło, natomiast my, jeżeli chociaż na joto odstąpimy i się czymś sprzeciwimy, uprawiamy mowę nienawiści. No trzeba się temu lepiej przyjrzeć. Znaczy to jest na wielu poziomach, ale ja akurat się specjalizuję w tej ideologii gender, homoideologii. Z czego to wynika? No język jest pochodną duszy. My mówimy tacy, jacy jesteśmy. No, to jest słuszne powiedzenie, mów, żebym cię widział. Jak mówisz, tak objawiasz swoją duszę, objawiasz kim jesteś. Zarówno w dobrym, jak i w złym. Także, no jeżeli mówisz pięknie w sposób miłości, to dlatego, że kochasz. Jeżeli mówisz w sposób pełen nienawiści, kłamstwa, manipulacji, to dlatego, że taki jesteś właśnie. Taka jest twoja dusza. To bardziej nawet mówi się, że słowa nawet paradoksalnie bardziej nas objawiają niż czyny, ponieważ słowa są bardziej nas zależne. Czyn jest zależny też od innych czynników, prawda? Czy mam narzędzia, czy mam siły, czy mam pieniądze, czy mam przestrzeń. Często, jeżeli nawet chcę zrobić coś dobrego czy złego, to nie mogę tego zrobić, bo nie mam możliwości. Natomiast powiedzieć, no to zawsze mogę, prawda? No, jeżeli dopóki nie stracę głosu, to mogę wszystko powiedzieć, co chcę. I nie jestem tu tak zależny od innych okoliczności. Dlatego no, zauważa się, że słowo bardziej nas wyraża niż czyn. Ale mówimy, no tak, ale słowo zakłamane, fałszywe, czy nas wyraża? Tak, wyraża. Bo właśnie jeżeli kłamiesz, fałszujesz, zwodzisz, manipulujesz, to cię objawia. Taki jesteś. Więc właśnie słowo nas objawia bardziej niż czyn, można powiedzieć. Słowo wyrasta z naszej duszy. I dlatego warto mu się przyglądać. To jest... A słowa są tacy jak ludzie, którzy je tworzą. No. I tutaj od strony nie tylko chrześcijańskiej, też filozoficznej, no można powiedzieć, że oczywiście to, jacy my jesteśmy, wynika z wielu warunkowań osobowościowych, historii, ale też podkreślałbym jeszcze jednego duchowego, o którym zapominamy, a który ma dużą rolę. Mianowicie z punktu widzenia chrześcijańskiego, ale też filozoficznego, właściwie człowiek albo ma ducha Bożego, albo złego. Na przykład też widział Kołakowski coraz lepiej. Ja właściwie no,
kończę czytać właściwie wszystko, co Kołakowski przeczytał, napisał, znaczy słuchać, bo tak jeżdżąc to słucham. No i widzę, że Kołakowski chyba zanim uwierzył w Boga, to szybciej uwierzył w diabła. Są to całe takie teksty, znakomite analizy. Na przykład rola diabła w polityce. Polityka jako dzieło diabła. Prawda, genialne spostrzeżenia. On, no oczywiście analizując dzieje ludzkości, też historię idei, no po raz więcej mówił o działaniu diabła. Mówi, że no, diabeł, no z punktu widzenia filozoficznego, najlepiej pasuje do wytłumaczenia tego, co się dzieje w świecie, dzieje się w ludziach. I no, tam wspomina, żartuje, bardzo się ucieszył, jak Paweł VI podkreślił, przypomniał istnienie diabła. I mówi, no tak, to dobrze, to bardzo dobrze tłumaczy rzeczywistość. No, przy tym założeniu wszystko staje się wiele bardziej zrozumiałe. I nawet był z tego wiele bardziej zadowolony niż księża. Jak jego ksiądz, przyjaciel narzekał, no ten diabeł znowu taki staroświecki, a Kołakowski się cieszył. Mówił, no tak nie jest. A ten ksiądz mówił, no tak, ale ty nie musisz ludziom tego tłumaczyć. Ale widać, ten ksiądz już chyba był bardzo taki chyba w typu właśnie księdza Czajkowskiego chyba, czy Gazety Wyborczej. Bo to no tak jest, bo w słowie chrześcijańskiego są dwie możliwości. Tertium non dato, takie co do istoty. Mianowicie, my jesteśmy stworzeni zasadniczo jako kielichy Ducha Świętego. To jest nasze główne całe przeznaczenie. Jesteśmy stworzeni do wspólnoty z Bogiem. I jeżeli w nią wchodzimy, jeżeli jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, to okej, to realizujemy główny sens naszego istnienia. Natomiast jeżeli z powodu naszego wyboru nie realizujemy, że oddzielamy się od Boga, to pustym kielichem nie będziemy, bo tu się wpycha kto inny. Wpycha się diabeł, wpycha się demon. A przed nim sami się nie obronimy. Więc nie ma trzeciej możliwości. Tertium non datur. Każdy z nas albo ma Ducha Bożego, albo Ducha Złego. Pusty jest tylko chwilowo, bo zaraz tam Duch Zły wejdzie. Jeżeli odrzuca Ducha Dobrego, będzie miał Złego. I to widać, i to oczywiście, jeżeli mam Ducha Złego, to będzie widać w moich słowach, w moich czynach. Oczywiście nie można tak prosto od razu mówić, ten ma Dobrego, ten Złego, bo to też zależy od wielu innych okoliczności, ale czasami wydaje się, że rzecz jest ewidentna. Po prostu niektórzy ludzie czynią dobro właściwie, no jakby to był główny sens ich istnienia naturalnie, a zło jakby tylko tak przypadkiem, niechcący, a inni na odwrót. Niektórzy jakby czynią głównie zło, a dobro jakby przypadkiem, niechcący. No właśnie, to bardziej wskazuje, kto ma jakiego ducha. Przy czym to jest szczególnie problem ateistów, no bo chrześcijanie wiedzą, że jak się starają, jak jest ciężko, jak walczą, jak upadają, powstają. Ale jeżeli ktoś świadomie odcina się od Boga zupełnie, no to niejako skazuje się na towarzystwo takiego Pana. No. Jest, a nawet zostawiając sobie, jeżeli ktoś to nie chce uznać z punktu widzenia chrześcijańskiego, jest, no jeżeli Bóg istnieje, a człowiek odrzuca jego istnienie, to popełnia fundamentalny błąd. No. To tak jakbym w równaniach matematycznych zrobił błąd na początku i chciał dojść do dobrego wyniku. No nie da się. Potem, jeżeli nie skoryguje błędu wyjścia, to ten błąd będzie rzutował na każdy krok rozwiązywania zadania, równania. I doprowadzi mnie do absurdu. Nie skoryguje się w czasie. Jeżeli nie naruszę tego założenia, to ono się raczej nie skoryguje w czasie rachunków. I podobnie jest z ateizmem. Ateizm jest fundamentalnym błędem wyjściowym. Też poza tym mówię, jest pewnym prymitywizmem. No, ateizm jest też dlatego, że jest odrzucenie Boga, jest też między innymi prymitywizmem. Jednak stawia ateistę w sytuacji bardzo niekorzystnej, niekomfortowej, no bo on musi tworzyć jakiś światopogląd, jakąś filozofię przy tym fundamentalnym błędzie. Więc właściwie to jest zadanie nierozwiązywalne. Zadanie jest z góry skazane na totalną porażkę. Jednak ateista musi tworzyć jakiś światopogląd, no bo każdy z nas potrzebuje światopoglądu, potrzebuje jakiegoś najbardziej ogólnego wytłumaczenia sensu życia. Nawet jeżeli jest najbardziej przekonanym ateistą. No, żeby cokolwiek zrobić, żeby stać rano z łóżka, żeby wymyć zęby, to trzeba widzieć sens tego, prawda? Jak ludzie nie widzą sensu, to właśnie nie wstają z łóżka. No, to są w depresji i mogą miesiąc nie wstawać, prawda? My, żeby żyć, potrzebujemy sensu, żeby cokolwiek zrobić, żeby przyjść tutaj, też trzeba było widzieć sens, prawda? Więc tak samo ateista musi mieć sens w życiu, jak każdy. Jeżeli nie ma tego sensu prawdziwego, autentycznego wspólnoty z Bogiem, no to musi mieć jakąś namiastkę, jakiś erzac. Musi sobie coś wymyśleć. I musi ten erzac podtrzymywać. No to oczywiście tam mogą być jakieś elementy prawdy, tam coś się może zgadzać. Też chyba jakieś częściowo słuszne poznanie, ale jednak to wszystko będzie obarczone tym fundamentalnym błędem wyjściowym ateizmu. I taki człowiek musi takie teorie zawsze tworzyć, nieuchronnie. No. Jak długo będziemy mieć ateistów, tak długo będziemy mieć takie teorie.
no bo oni tego potrzebują do życia tak samo jak my. I będą starali się też je rozwijać, uzasadniać, rozprzestrzeniać. Będą starali się im je narzucać nam, więc będzie chodzić do sporu, także do wojen, do mordowania. To jest nieuchronne, więc nie dziwmy się, że jesteśmy w sytuacji walki, sporu. Tak było, jest i będzie. Też najświętsza istota Jezus miał śmiertelnych przeciwników, więcej w Niego nie uwierzyło niż uwierzyło. Tutaj nie oczekujmy jakiejś komfortowej sytuacji, czy nawet większości, żeby... Oczekujmy to, co się najpiękniej może wydarzyć, to być w wspólnocie z Bogiem. A to wcale nie musi oznaczać większość. Więc trzeba trzymać się prawdy, trzymać się Boga, to jest najważniejsze. I z tego punktu rozumieć no, wszystko inne. Właśnie ta potrzeba sensu no, prowadziła do powstania przeróżnych ideologii, no, to szczególnie w XX wieku rozwiniętych, ateistycznych, komunizm i nazizm, czyli narodowy socjalizm. Trzeba właśnie, bo to się zapomina, tak łatwo się spycha nazizm w stronę prawicową. Nie, nazizm to jest też rodzaj socjalizmu. Naziści nigdy nie zrezygnowali z nazwy socjalizm, prawda? To był narodowy socjalizm. Tam jest wiele elementów socjalizmu. No między innymi to, że Hitler był uczniem Stalina w najbardziej zbrodniczych rzeczach. To nie jest przypadek. Poza tym w nazizmie to są wyraźnie też takie jawne źródła demoniczne, diaboliczne, okultystyczne. To było źródło myślenia Hitlera. On z tych kręgów także, to są jedno z zasadniczych źródeł jego myślenia. Okultyzm, demonizm. Zresztą on się w ogóle zachowywał jak człowiek opętany. To doprowadziło do powstania no, najbardziej absurdalnych, zbrodniczych ideologii, które przyniosły nam największe ofiary. To jest też można cena, jaką zapłaciliśmy za Poznanie. No, druga wojna światowa to jest 50 milionów ludzi. Komunizm minimum 150 milionów ludzi. 200 milionów ludzi w XX wieku zginęło z tego powodu, że ktoś wymyślił takie teorie i ktoś nie uwierzył, ktoś je rozpowszechniał. To nie przelewki. Po prostu, jakby byli mądrzejsi ludzie, a byli tacy, no chociażby ojciec Ratzingera, żandarm, mówił, czemu Francja nie atakuje, nie widzi, co się dzieje. Prosty żandarm z wioski bawarskiej. Dało się zrozumieć, prawda, co to będzie. No. No, albo Hildebrand, dla mnie święty geniusz, teraz najbardziej go czczę jako filozofa. No on od razu, nawet jak episkopat no, widział w Hitlerze zbawcę przed komunizmem, mówił, nie ma żadnej gadania z tym człowiekiem. Genialnie to przewidział. Ale takich ludzi było za mało. No. Jeżeli nie chce się uczyć, nie chce się myśleć, no to płaci się inaczej. Płaci się straszną cenę także, jeżeli nie chce się przeciwstawiać złu. Jakby było więcej takich ojców Ratzingera, więcej jak Hildebrand, to by może nie było nazizmu, nie byłoby drugiej wojny. I no, zauważmy też, że Rosjanie, tam łatwiej było zrobić przewrót, ale Niemcy to był właściwie najbardziej wykształcony naród świata. Większość nigdy nie miał tyle nagród Nobla, szczególnie geniusz żydowsko-niemiecki, prawda? Einstein, Husserl. I w humanistyce, i w naukach przyrodniczych Niemcy to byli numer jeden przed II wojną światową. Czyli najbardziej wykształcony naród o największych osiągnięciach naukowych no, oddał się we władanie najbardziej zbrodniczej, idiotycznej ideologii obok komunizmu. To jest możliwe. Jeżeli zdecydowana grupa związana ze sobą przechwyci władzę, centralne ośrodki, tajne służby, policję, może zrobić wszystko. Może zrobić to, co zrobili naziści. Tak samo, co zrobili bolszewicy. To mieliśmy przykłady w XX wieku. A jedni i drudzy wyznawali zbrodnicze ideologie, które ich wiązały, były usprawiedliwieniem ich działań. Więc to nie przelewki, proszę Państwa. A i nazizm, i komunizm, to najpierw była pewna filozofia. No. Nazizm to jest pewna pochodna niczeanizmu. Najpierw był Fryderyk Nietzsche. Nazizm to jest taki trochę też wulgarny niczeanizm. Biologizowanie, sprowadzenie człowieka do zwierzęcia. A komunizm no, to jest też taki wulgarny hegelizm, marksizm, to jest prostej linii. Filozofia to nie jest rzecz bagatelna. Po prostu to jest jakieś ogólne tłumaczenie rzeczywistości, które może być zupełnie bez znaczenia, ale jeżeli ludzie w to uwierzą, nawet jeżeli to jest najbardziej absurdalne i zrealizują, no to może dojść do czegoś takiego jak komunizm i nazizm. Dlatego tym ideologiom trzeba się przyglądać, trzeba je krytykować, trzeba je zwalczać, ponieważ gender ideologia to jest kolejne wcielenie takich ideologii lewackich, ateistycznych. No, kiedy nazizm i komunizm, marksizm został ostatecznie skompromitowany z powodu zbrodni, ale też katastrofy gospodarczej, no, ateiści no, nie mogli ich dłużej wyznawać, przynajmniej nieoficjalnie, prawda? Chociaż ja, jak byłem na studiach w Monachium, to jeszcze spotykałem studentów niemieckich, którzy rozdawali ulotki partii komunistycznej.
Ja mówiłem, człowieku, ja jestem właśnie z tego raju. Daj sobie spokój. Mówi, nie, u nas będzie zrobił inny komunizm. Więc są nieuleczalni, prawda? Ale to też jest mechanizm, znaczy trzeba tych ludzi rozumieć. Jak oni nie mają wiary, to niejako są skazani na takie bzdury. No bo jak jeden absurd padnie, jedna utopia padnie, dlatego to będzie inna. No. Dzieje ludzkości, dzieje myśli ludzkiej to też w dużym stopniu dzieje utopii. Znaczy ideologii, które nie można zrealizować, które są zbrodnicze, jak się próbuje realizować, to dochodzi do absurdu, ponieważ jest na nich zapotrzebowanie. No, człowiek potrzebuje sensu. Jeżeli nie zna sensu prawdziwego, musi mieć jakiś erzac. Ale żeby był najbardziej absurdalny. Proszę Państwa, człowiek może uwierzyć we wszystko. No, nie ma takiego absurdu, to znaczy tak sprzecznych, to człowiek by nie uwierzył, nawet nie był gotów umrzeć za to. Dlaczego? Bo jest taka potrzeba sensu. No. I taką, no, kolejnym wcieleniem takiej ideologii jest gender, no, ideologia gender, która, można powiedzieć, jest wyjątkowo głupią ideologią. No, ja jako zawodowy filozof, no, jako zawodowo zajmuję się teoriami, różnymi filozofiami, ich krytyką i muszę powiedzieć, że no, trudno wskazać, mało jest rzeczy tak głupich jak gender ideologia. No. Ale to nie przeszkadza, to, że coś jest głupie, to nie znaczy, że to nie może mieć olbrzymiej władzy. No. Marcisz czy Nietzscheanizm też był bardzo głupi, bardzo odległo rzeczywistości. Ale jeżeli ludzie pozbawieni no, uznania w podstawowej rzeczy w to uwierzą, to może dojść rzeczy najgorszych. Właśnie gender ideologia to jest rzecz taka, no, kolejna ideologia wymyślona przez ateistów jako namiastka sensu, ma swoje oczywiste korzenie w marksizmie, bolszewizmie, to i genetyczne nawet, i duchowe. I no, samo centralne założenie tej ideologii jest absurdalne. Znaczy, właściwie taki aksjomat mówi, że płeć to jest rzecz przede wszystkim umowna, kulturowa. To jest takie centrum, wokół wszystkiego inne się buduje. Po prostu, bo można powiedzieć, że ateiści, jak im nie wyszło z gospodarką, to się rzucili na rodzinę. No, jak nie wyszło ulepszanie gospodarki, to ulepszają rodzinę. No, z podobnym skutkiem jak z gospodarką. No. Oczywiście muszą zajmować, ponieważ gospodarki im nikt nie da już, no to zajmieli się rodziną. I no, sama ta rzecz jest absurdalna, bo to tak, no, jeżeli to jest umowa, no to ja na przykład z panią mogę się umówić, że od tej chwili ja uważam się za kobietę, a pani za mężczyznę. Poproszę, żeby państwo to zaakceptowali, ponieważ my jesteśmy ludzie wolni, to ja po prostu mam taką potrzebę i pani ma taką potrzebę, prawda? I proszę mi w tym nie przeszkadzać, bo to byłoby tłumienie mojej wolności. Ja po prostu... może nie, ze ślubem też... Ja się wstrzymam, pani też. Ale ja po prostu się zdaję za kobietę, pani za mężczyznę i nikomu nic do tego. Po prostu nawet nie musimy żadnej operacji sobie robić, bo to mam taką potrzebę psychiczną. No. Po prostu odkryłem, ja mam 53 lata i właśnie odkryłem, że ja właściwie jestem z ducha kobietą. I że właśnie tego mi zawsze brakowało. Właśnie dzięki ideologii gender właśnie to odkryłem. Właśnie, że właściwie to ja tak z głębi to jestem kobietą. Ja tak czuję i to jest święte, jest nienaruszalne. Nawet nie potrzebuję żadnych hormonów, żadnej operacji. Po prostu to jest moje głębokie wewnętrzne przekonanie. I jutro tutaj przyjdę w spódnicy i tak dalej, pójdę do urzędu stanu cywilnego, proszę mi napisać Daria, w dowodzie jestem Daria. I proszę wiek emerytalny mi obniżyć w ogóle, bo w toaletach może być problem, bo mnie wyrzucą chyba, no nie? Ale to jest według ideologii gender, to jest właśnie tak także postępować. No. No, to jest, no, bo możemy wyjść, jak ktoś przyjechał samochodem, może powiedzieć, że to jest motorówka i wjechać do Wisły, no nie, ale z wiadomym skutkiem, no to jest... No ale proszę Państwa, no, to jest centrum tej ideologii, no. To jest kamień węgielny całej tego konstruktu myślowego. I no, oczywiście taki absurd czemuś służy. No, no przede wszystkim służy zaspokojeniu potrzeby sensu ateistów. No, po prostu mają nową teorię, więc dlatego, że ona jest nowa, to wierzą, że to jest postęp, prawda? No, musi być postęp, musi być wieczny postęp ateistów. Jest nowe, no to jest postęp. Oni to wymyślili, to jest postęp, więc mają poczucie, że jest postępowi. Po drugie, pomagają, czynią coś dobrego, bo wyzwalają uciśnionych. Uciśnione kobiety przede wszystkim wyzwalają. W ogóle ludzi wyzwalają z tożsamości płciowej, bo w ogóle określona płeć to jest rodzaj represji społecznej. Bo no co to znaczy, że ktoś mi kiedyś powiedział, że ja jestem chłopcem, nie pytając mnie o zdanie, no. A może ja chcę być dziewczynką, no. Przecież to jest represja. I po prostu ludzie jak rodzą, myślę, tak jak już jest takie jedno małżeństwo w Kanadzie, nie powiedziało dziecku ani otoczeniu, co się im urodziło, powiedziało, jak będzie dorosłe, to wybierze, no. Po prostu
jak rodzimy się, to mogą się nazywać ono, jak skończymy no, 18 lat, to sami wybierzemy, czy jesteśmy dziewczynka, chłopczyk, czy trans, czy jeszcze, oni mówią, że jest nie dwie, nie trzy, ale 8 płci potrafią wyliczyć, no. Bo i szczególnie chodzi, nie, są rzeczywiście ludzie, którzy jest, ale to jest bardzo wąska grupa, ludzie, którzy mają kłopoty z określeniem tożsamości płciowej, rzeczywiście biologicznie są takie sytuacje skomplikowane, które trudno rozstrzygnąć, to trzeba przyznać, że są, ale to jest margines marginesu. No też jest trochę osób homoseksualnymi, ale jest poniżej 2% społeczeństwa. Ale to jest, więc to ma służyć interesom tych ludzi, którzy mogą mówić, że to jest rzecz płynna, mogą zmieniać. Zresztą trzeba zauważyć, że jeżeli te rzeczy określenia, to oni sobie sami zaprzeczają. Bo z jednej strony mówią, że tożsamość homoseksualna jest nienaruszalna, to nie można ich leczyć, zmieniać. Ale się sami mówią z drugiej strony, że to jest płynne. Jak to jest takie płynne, no to homo może stać się hetero. To oczywiście w takiej absurdalnej teorii musimy za chwilę naprawiać na sprzeczności. To jest jedna z wielu. Mają właśnie takie poczucie przez to, że oni pomagają komuś, że wyzwalają, robią coś pożytecznego, że pomagają szczególnie osobom homoseksualnym, transseksualistom, biednym kobietom, podobnie jak kiedyś pomagali robotnikom. Więc mają poczucie misji. Też mają narzędzie, mają coś, wokół czego się jednoczą, bo samych ludzi z zaburzeniami tożsamości płciowej jest niedużo. To nie jest więcej sumień niż 2-3% społeczeństwa, więc tacy ludzie nigdy by nie mieli takich wpływów w mediach. Tylko to jest temat, ideologia, która jednoczy wszystkie siły ateistyczne. Tam już, po prostu ich jednoczy wszystkim ateizm. Jakie jeszcze mają teorie, to już jest właściwie drugorzędne. Centralnie, bo ateizm jest tym różnikiem. Jaką jeszcze sobie teorię do tego stworzą, to jest właściwie drugorzędne. To ich najbardziej łączy. To jest ich taka teoria jednocząca, która jest zarazem narzędziem przeciwko teorii prawdziwej, przeciwko teistom, takim taranem do niszczenia, przeprowadzania. I no jest cała akcja światowa realizacji tego planu wprowadzenia brutalnie na siłę w całym społeczeństwie Zachodu, jeżeli się da, to również Wschodu. Przy czym stosuje się tutaj strategię właściwie marketingowe, to jest zaplanowane, to nie jest przypadek, co się dzieje, to nie jest jakaś moda. To jest odgórnie szczegółowa zaplanowana akcja, schemat, który jest powtarzany w kolejnych krajach, obecnie u nas. Według takiej zasady, proszę, zasadniczo między innymi cztery punkty. Po pierwsze znieczulenie, znaczy trzeba bombardować społeczeństwo taką ilością test genderowskich, żeby po prostu oni no, skamienieli, żeby stwierdzić, że to jest normalne, żeby no, to jest jakby taka nawała artyleryjska przed atakiem, tak to się robi na wojnie, w XX wieku się tego nauczono, że przed atakiem kilka godzin się strzela ze wszystkich luf, żeby żołnierzy zniechęcić, żeby zabić kogo się da, żeby ogłuszyć, żeby no, jak najwięcej szkód wyrządzić i żeby nawet zabić wolę walki. To jest coś, taki etap właśnie. Wszystkie media ze wszystkich luf krzyczą, że gender głosi takie tezy, przy czym zauważmy, że nie dają możliwości dyskusji, że nie dają żadnej możliwości debaty. To jak na przykład wczoraj, jak ktoś to widział, to ja sobie musiałem wywalczyć, prawda? Bo to było zorganizowane jako zaszczuwanie, prawda? Ja jeden na cztery osoby. Tylko, no tak, ale ja mam trochę praktyki, znaczy tam starałem się jak komandos, tak? Ja już ich znam, więc co im chodzi. No i chyba wyszło nieźle, prawda? Bo to jest zarazem, no oni chcą nas zaszczuć, ale zarazem można ich odwrócić sytuację i użyć jako tubę dla swoich poglądów. Bo wiedziałem, że to tyle ludzi ogląda, no więc chciałem przekazać parę istotnych danych, co się udało. No. Więc chodzi najpierw o znieczulenie, ogłuszenie. Zauważmy, że oni nagle mówią, przecież nie było żadnej dyskusji, nie ma żadnych danych naukowych, a nagle wszędzie się głosi, że homo to jest naturalne, właściwe i że ktoś się temu sprzeciwi. Ale z jakiej racji? Nie podają argumentu. To się nagle pojawia, prawda? Bez żadnej debaty, bez żadnej dyskusji. Nagle ogłaszają jak objawienie, że homo to jest takie naturalne, zdrowe i nic przeciwko temu. No, drugi etap to właśnie manipulacja. Manipulacja słowami, wartościami, odwrócenie znaczenia słów. Trzeci etap to po słowach szczególnie odwrócenie wartości. To, co dotąd było centralne, dobre, ma być niszczone, odrzucone. To, co było złe, ma być dobre. Jest na przykład tak, jak było oczywistym, że homoseksualizm jest niekorzystny społecznie, jest no, nie do zaakceptowania, to nie, teraz ma być w centrum, wszyscy muszą akceptować, pod groźbą wykluczenia ze społeczeństwa, a ci, którzy no, mówili naturalnie, że to jest niewłaściwe, jest to zaburzenie, mają być piętnowani jako homofoby, odsłoni na margines, a w końcu więzieni. Właśnie to jest czwarty etap,
kiedy już osiągną pełną władzę, przystępują do eliminacji przeciwników. Tak jak w Amsterdamie teraz planuje się getta dla homofobów. To jest... No, ale to zostawmy, to później może, dobrze? Jest... Tak, to jest zresztą strategia przyjęta przez zarząd gejowski w Stanach Zjednoczonych na jednej z ich konferencji. Program realizowany. Z olbrzymimi to... Stoją za tym olbrzymie pieniądze, olbrzymie siły medialne. I jednym ze środków tej ofensywy jest język. Właśnie to, co jest jej głównym tematem. Język, który, można powiedzieć, zostaje zgwałcony. Mamy do czynienia z politycznym zgwałceniem języka. Na to właśnie zwraca uwagę pani Gabriele Kuby z książki, którą teraz szczególnie będę się do niej odwoływał. To jest właśnie to. Seksualna rewolucja, zniszczenie wolności w imię wolności. To jest niemiecka socjolog, która znakomicie opracowała ten temat gender ideologii, o względem dokumentów, historii. Taka kopalnia wiedzy. Ja bym powiedział, że to jest porównywalne do głównych nurtów marksizmu Kołakowskiego. Tak jak Kołakowski znakomicie ukazał i właściwie wbił gwóźdź do trumny marksizmu, pisząc główne nurty marksizmu i do komunizmu, tak mi się Gabriele Kuby uczyniła to, pisząc tą książkę. No, genialne dzieło, kompendia wiedzy na temat machinacji gender ideologii, mnóstwo zebranych danych. Ale jest w trakcie tłumaczenia. Wydają terroryści Homo Dei. A na przykład wczoraj Ulisa, zrobiłem domową reklamę tej książce, prawda? Czyli pół miliona ludzi, potem na forach, to miliony ludzi będą wiedzieć, że taka książka jest, więc warto iść, prawda? No, bo oni chcieli mnie wykorzystać, a udało się odwrotnie. No. Chociaż tą książkę kamera tak chciała nie pokazywać, na drugi raz pokazała wysokości twarzy, ale trochę pokazali. No, nie? Ale 3,5 miliona ludzi dowiedziało się, że jest takie dzieło. No, warto. No. Tutaj pani Kuby zbiera dane z tego działania, właśnie z tego gwałcenia języka, można powiedzieć. I tutaj daje też między innymi taki piękny cytat Helmuta Kuna, jednego z niemieckich specjalistów o sprawie języka. Myślę, że to jest bardzo dobry cytat opisujący, co tutaj się dzieje ze słowami tej ideologii. Te nowe słowa nie oznaczają właściwe rzeczy. W każdym razie nie coś istniejącego. One nazywają coś, co nie istnieje, coś, co nie jest prawdziwe, ale właśnie pomimo tego powinno działać. To jest istota sprawy. Oni tworzą nowy język, nową mowę, tworzą słowa, które nie mają odpowiednika rzeczywistości, nie mają bytu, które by określały, ale mają wpływać na rzeczywistość, mają ją kształtować, mają ją przemieniać. Bo rzeczywiście pierwotnie słowa pochodzą z naszego zrozumienia, mają nazywać rzeczywistość, ale też słowami możemy zmieniać rzeczywistość. O to tutaj chodzi. Właśnie trzeba sobie zdawać sprawę, że ten język, właśnie to, co oni nazywają, oczywiście oni mówią, że oni mówią językiem miłości, jakże, no, a każdy tym się sprzeciwia, mówi językiem nienawiści. To już jest przykład odwrócenia, prawda? Ludzie, którzy chcą nas zamykać w więzieniach, mówią językiem miłości, natomiast my mówimy językiem nienawiści. Ale trzeba przyznać, że ta taktyka jest skuteczna, że tak to się robi i można tutaj niestety osiągnąć wiele owoców. Jest to właściwie w istocie działanie szatańskie, no bo to jest cała strategia kłamstwa. No jak Jezus mówi, szatan jest ojcem kłamstwa. I też oni się na tym przejadą strasznie, bo jeżeli ja tak z góry planuję kłamanie, że będę kłamał w ważnych rzeczach, będę kłamał maksymalnie w wymiarze milionów, to ja mogę w tym osiągnąć sukces, ja mogę zrobić karierę, osiągnąć władzę, majątek, dobrze, ale jest to dzieło szatańskie. No. Język pierwotnie służy prawdzie, służy miłości, komunikacji. Jeżeli ja zakładam, że język będzie przede wszystkim narzędziem kłamstwa, manipulacji, no działam jak uczeń szatana. No. A oni świadomie podejmują to dzieło. Żeby wiedzieć, co tu się dzieje, to możemy przyglądać się pewnym szczegółom, jak to się dokonuje. Można powiedzieć, że to jest jakby korumpowanie słów. Słowa mają, wprowadza się albo nowe słowa, albo starym słowom nadaje się inne znaczenie, czyli korumpuje się. To jest też, ale też zwracam uwagę, że w tym się zawiera też nie tylko wola kłamania, ale w tym się zawiera pogarda dla człowieka, prawda? Bo oni tutaj występują jako inżynierowie społeczni. Oni po prostu, oni chcą nas zmanipulować.
Oni uważają, że dzięki słowom zmanipulują społeczeństwo i osiągną swoje cele. Czyli właściwie nas traktują tylko jak, no trochę takie, no właśnie bydło. No. To trzeba sobie zdać sprawę, że to słowo bydło dobrze odsłania. Znaczy, dla naszych przeciwników my jesteśmy często czymś w rodzaju bydła i niczym więcej. Po prostu bydła, które można by doić, oszczyc, wykorzystać, a można zagonić, jak gdzie się chce. I tutaj tych rolę zagończyków, psów, które gryzą, no to spełniają dziennikarze w dużym stopniu, prawda? Pasterzy z lagą. To o to chodzi właśnie, żeby przy pomocy słowa zdobyć władzę nad człowiekiem, nad społeczeństwem. To są rzeczy bagatelne. To nie chodzi tylko o jakąś małą rzecz, o jakieś małe zwycięstwo. Tu chodzi o panowanie nad nami, o rząd dusz. To też chodzi też o nasze pieniądze, nasze możliwości, no bo o ile mamy władzę nad duszami, mamy władzę nad wszystkim. No, jeżeli Hitler zdobył władzę nad duszami Niemców, to zdobył władzę też nad wszystkimi ich maszynami, drogami, surowcami naturalnymi. Wszystko mógł rzucić na wojnę, bo miał duszę Niemców, prawda? I to coś podobnego. Jeżeli przez słowa, skorumpowane, zmanipulowane słowa, osiągnie się dusze ludzkie, dusze społeczeństwa, no to w tym sensie też osiągnie się wszystko, co to społeczeństwo ma. Więc tutaj, i tu zauważmy, że w tych dążeniach oni nie mają hamulców, oni ciągle chcą więcej, prawda? To nie jest tylko taktyka salami, oni chcą wszystkiego w końcu. Oni chcą totalnej władzy nad nami. A słowa to jest tylko wehikuł, technika do tego. Ja też odkąd zacząłem się tym zajmować, no to też zacząłem trochę studiować retorykę, bo widzę, jak to jest ważne w walce. No, mam całą półkę tych książek, no między innymi takie dzieło, z respektem po to, że retoryka szatańska. Rzeczywiście, trzeba sobie zdać sprawę. Retoryka jest też może być czystym dziełem szatańskim. Po prostu mamy mnóstwo środków retorycznych czysto szatańskich. Odwracania słów. I to my chrześcijanie, czy ludzie porządnie, musimy wiedzieć, bo my mamy takie naturalne, dobre postawienie. No mówię, żeby powiedzieć prawdę. I oczekuję, że jak z kimś rozmawiam, to on też mówi, żeby mi powiedzieć prawdę. Ale nie. W przypadku tych ludzi wiedzmy, że to jest często mowa szatana. Że on mówi, żeby mnie oszukać, zwieść, zmanipulować, poprowadzić swoje cele. I no, w szczegółach to wygląda bardzo różnie. No, na przykład takie metody. Niektóre słowa w ogóle zostają usunięte ze słownika. Jak na przykład słowa czystość. Właściwie, czy ktoś mówi o czystości? No, to słowo nie istnieje w dyskusji politycznej, prawda? Czy gender? Czystości nie ma. To jest jakiś przeżytek. Albo daje się nową treść, na przykład wielość. Prawda? Wielość barw, wielość kompozycji, wielość, która jest w symfonii. Czyli wielość dobra. Natomiast oni wielość używają do nazywania wielości zła, wielości choroby, prawda? Mamy wiele pozytywnych cech, ale mamy też wiele chorób. Oni natomiast wielość odnoszą do chorób. Czyli wielość zła. My mówimy wielość dobra przede wszystkim. Oni mówią o wielości zła i dobro nazywają złem. A zło nazywają dobrem. Zostają też stworzone nowe pojęcia, jak gender. Właśnie, czyli płeć w sensie społecznym. I zostają, które właściwie używając starych nazw, bo gender było znane jako określenie płci, ale nie w tym sensie, jak jest używane tutaj. Albo zostają stworzone nowe pojęcia, jak homofobia. Homofobia to jest jedno z najważniejszych ich pojęć, prawda? To jest takie słowo wytrych, straszak. To jest właśnie przykład... Pałka, tak. Po prostu to jest taki stempel, jak antysemita, czy zapluty każą reakcji. To jest pojęcie, które zarazem jest twierdzeniem, że jest twierdzeniem, że w ogóle jest coś takiego jak homofobia. To jest, no bo zresztą to jest, no psychologowie uczciwie podkreślają, psychiatrzy, że to jest nieuprawnione pojęcie, bo taki, i to jest klasyczne odwrócenie, prawda? Dotąd, no było czymś oczywistym, że no, homoseksualizm jest jakimś zaburzeniem, aberracją, chorobą, no to była oczywistość we wszystkich podręcznikach psychiatrii i medycyny. Natomiast, no norma była czymś pozytywnym, właściwym. Natomiast tutaj następuje odwrócenie. Homoseksualizm jest czymś zupełnie dobrym, naturalnym, natomiast każdy, kto krytykuje, to on jest zaburzony. Więc nie homoseksualista jest zaburzony, tylko ten, kto krytykuje homoseksualizm, jest zaburzony. To jest klasyczne odwrócenie. Prawda? Przy czym dokonane bez żadnych uzasadnień naukowych, żadnych reakcji. To jest, nie mamy żadnych dowodów, żadnych prac, które by wskazywały na to, że homoseksualizm jest równie dobrze jak hetero. Raczej prace, które wskazują na coś innego. Jednak tych pojęć używa się i to jest właściwie pojęcie, ale zarazem twierdzenie, rozstrzygnięcie. Więc jest tu rozstrzygnięcie, że w ogóle coś takiego jak homofobia jest. Homofobia, czyli to jest neurotyczny lęk przed osobami homoseksualnymi, który wyraża się w niewłaściwych zachowaniach. Jednostka chorobowa. Nagle jest sprawdzona jednostka chorobowa, która dotąd była nieznana. I teraz trzeba leczyć, jeżeli leczyć, to trzeba leczyć z homofobii. Więc to są konsekwencje, prawda?
trzeba leczyć nie z homoseksualizmu, tylko z homofobii. Homoseksualizm jest nieuleczalny, a homofobia ma być uleczalna. Tak? Więc sprzeczności. Chociaż z kolei gender ideologia, jeżeli tożsamość jest taka płynna, to gender, to homoseksualizm też trzeba by zmienić, prawda? I w ogóle zgoda na to pojęcie już jest naszą przegraną. Jeżeli my tego pojęcia zgadzamy się, zaczynamy używać, to już właściwie przegrywamy. Właściwie już przyjęcie tego słowa jest zalążkiem naszej klęski. Bo po prostu trzeba wskazać od początku, że to jest manipulacja, że czegoś takiego nie ma, że to jest ich kłamstwo. Bo oni potem tego używają jako pałki do bycia przeciwników, do rozstrzygających. I bardzo nieuczciwie, bo właśnie powiedzą, jesteś homofobem i właściwie już nie ma dyskusji, prawda? Stemplują, homofob, nie ma dyskusji. A kiedy jesteś homofobem? Jeżeli powiesz jedno słowo krytyki, jesteś homofobem. Nie wolno ci krytykować. Czyli jaki jest to jest wniosek? Zarazem widać, że oni przyjmują, co ich przypisują jakby cechy boskie. To też się pojawia inna twarz szatana się odsłania, muszę powiedzieć. Ponieważ jeżeli jakaś grupa społeczna, jakiś człowiek mówi, nie możesz mnie krytykować, nie możesz powiedzieć ani słowa krytyki, bo inaczej jesteś homofobem i zasługujesz na szpital albo więzienie. Czyli ta osoba mówi, ja jestem ponad wszelką krytyką. Ja jestem istotą tak doskonałą, że mnie nikomu nie wolno krytykować. Czyli przypisuje sobie cechę boską, ponieważ tylko Boga nie można krytykować. Poza Bogiem można każdego skrytykować. Nawet, bo każdy jest niedoskonały, ma swoje grzechy, braki, niedoskonałości. No mogę się powiedzieć, tak skrytykować, no nawet, że nie wiem, jakiś był super, to jednak nie jesteś jak Bóg. No to jest forma krytyki już, prawda? Coś ci do Boga brakuje. Natomiast jeżeli ja mówię, nie możesz mnie skrytykować ani słowem, no to ja sobie przypisuję cechę boską. Czyli co? Pierwotny grzech szatana, pycha. Też trzeba pamiętać, że w tym jest straszna pycha tej ideologii. Oni po prostu, nie przyjmowanie ani słowa krytyki jest znakiem też szatańskiej pychy. Przypisywanie sobie cech boskich. Tu od razu widać, ta gęba szatana wychodzi co chwilę. No. Poza tym, no, też tutaj to jest niemożliwe jakieś życie społeczne, dyskusja. No, jeżeli jest jakaś grupa, której nie można krytykować, no to życie społeczne staje się niemożliwe. Tak jak w małżeństwie, jeżeli nie mogę męża czy żony skrytykować, no jak tu żyć? No, nie? Jeżeli on zawsze, ona ma zawsze rację, czy on, no to się nie da żyć. No, bo tylko padajcie na nim przed kolana zawsze. On zawsze wszystkim ma rację. Mały absolut. No. Tymczasem każdy z nas się myli, jest ograniczony i dlatego każdy z nas potrzebuje krytyki jak wody. Zresztą to jest też zabójcze dla nich, no bo człowiek, który nie poddaje się krytyce, wskazuje się, że w swoich błędach, durnotach będzie trwał do końca życia, będą się rozwijać. To jest człowiek, który nie chce się leczyć. Więc ta ideologia jest też zabójcza dla nich przede wszystkim. Bo jeżeli oni się wyłączają spod krytyki, to tak jakby się wyłączali spod leczenia. To ich choroby będą się rozwijać do całego apogeum. No właśnie, kłamstwo jest najgorsze dla samego kłamcy też. Jeżeli kłamie, to ja krzywdzę innych, a najbardziej krzywdzę samego siebie na wiele sposobów. Więc krytyka tego jest, tej ideologii, walka z nią jest też służbą dla nich. I więc przede wszystkim no, widać, że z tym pojęciem nie można się zgadzać. Trzeba mówić, że to jest wymysł propagandowy. Czegoś takiego nie zna się w medycynie. Znaczy może być, rzeczywiście mogą być ludzie, którzy mają lęki przed homoseksualistami, ale to jest margines. No. Jak są ludzie, którzy mają lęki przed otwartą lub zamkniętą przestrzenią, przed kotami, przed myszami, pająkami. No są tacy, no są też tacy, co mają przed homoseksualistami, ale to jest zjawisko marginalne. Chociaż czasami mogą mieć uzasadnione, bo na przykład mogą być skrzywdzeni przez homoseksualistów, zgwałceni i tak dalej. Dalej, no obok tych pojęć są inne takie, które są korumpowane, zmieniane przez nich. Na przykład wartości. No, wartości zwykle się odwołują do czegoś, co jest realne, co nas wiąże. Natomiast oni, dla nich wartości są płynne, związane z wolnością. Wolność normalnie wiąże się z prawdą. Natomiast oni przyjmują no, teorię takie skrajnego ateisty Sartra, wolności niezwiązanej niczym. Mówią, być wolnym to znaczy robić, co się chce, samemu się określać. Bo to też jest jeden z absurdów. No. No ja mogę się określić, że umiem latać i wyjść z 10. piętra, ale to moje samo określenie no wiele mi nie pomoże, prawda? Jesteśmy wolni w pewnym zakresie, a w innym jesteśmy związani. Opowiedzenie, że jesteśmy wolnością, która może wybierać z forma bycia, no jest absurdalne. No. Ale to właśnie to jest przykład, że jak z panią byśmy się zamienili rolami, no, to oni każą to akceptować, no, że to możemy, to pani nie chce, prawda? Ja też nie, to jest tylko przykład. No. Albo słowo tolerancja, prawda? Słowo tolerancja no, oznacza znoszenie czegoś, co uważam za niewłaściwe, ale z różnych powodów nie zmieniam tego. Zwykle są dwa powody. Po pierwsze, że zmiana tego mogłaby wywołać jeszcze większe zło, prawda? Albo po drugie też, no, można by to zmienić, ale nie mam sił, nie mam możliwości, no to toleruję, prawda?
I tolerancja jest potrzebna wszystkim, każdemu wobec każdego, bo jest też na przykład, no, każdy z nas musi tolerować samego siebie, ja muszę samego siebie tolerować, prawda? Z moimi wszystkimi grzechami, słabościami nie tolerował to, co miałbym samobójstwo popełnić, prawda? Zatem w procesie wychowania trzeba tolerować, żeby dziecko wychować, trzeba wiele tolerować w nim, prawda? Każdą, jeżeli ktoś ma, każdy z nas ma pewien konstelację wad, słabości, dziwactw i jeżeli byśmy się rozstrzeliwali za to, to, no, to by życie było niemożliwe, prawda? Więc każdy z nas, każdym człowiekiem musi wiele rzeczy tolerować, które wolałby, żeby były inne, żeby zmienić, ale się nie da, bo ta sama osoba nie może, jakby ją zmusić. No, to właśnie tak tolerujemy narkomanię. Narkomania jest czymś bardzo złym, prawda? Ale nie rozczelujemy narkomanów. Tylko starajmy się im pomóc, chociaż oni są na drodze no, do samobójstwa prostej, prawda? Więc to jest znaczenie tolerancji. Oczywiście i tolerancja też, Bóg ma tolerancję wobec nas. Jakby nie miał tolerancji, to by nas musiał wyszczelać wszystkich już, prawda? Więc sam Bóg jest tolerancyjny. Tolerancja w czymś sobie jest pięknym i wyrasta z naszej słabości naturalnym. To jest piękne słowo. Przede wszystkim Bóg jest, no czy miłosierdzie, to się z tym wiąże, prawda? Ale miłosierdzie to już jest bardziej czynne, prawda? Natomiast tolerancja to jest znoszenie czegoś, co uważam, co obiektywnie jest złe, ale co z różnych powodów nie można zmienić. Ale w tym się zagraża, że tego nie akceptuję, a nie chcę, żeby to było. Więc na przykład więc tolerancja jak najbardziej też przysługuje homoseksualistom. Jeżeli uważam, że to, co robią, jest złe, to trzeba ich tolerować, ale podobnie jak tolerujemy narkomanów czy alkoholików. Mówimy, to jest coś złego, negatywnego, wy sobie z tym nie radzicie, my tym bardziej sobie z tym nie poradzimy, ale to was tolerujemy. Natomiast oni żądają, żebyśmy nie tylko tolerowali, tylko żebyśmy to akceptowali, prawda? I tu jest przesunięcie znaczeń. Bo ja zresztą, oni im to zwróciłem na to uwagę, to zmieniali. Mówię, że jeżeli wy chcecie tolerancji, no to chcecie, żebyśmy uznawali, że to, co robicie, jest złe i żebyśmy to znosili. To jest słowo tolerancja, prawda? Więc oni ostatnio to zmieniają, no bo to jest taka sprzeczność. No ja was toleruję, oczywiście, toleruję jak najbardziej. Znaczy uważam za złe to, co robicie, ale nie jestem w stanie wam pomóc, bo nie chcecie, żeby wam pomóc. No nie? Nie da się wam pomóc. Podobnie jak narkomanom. Myślę, między homoseksualizmem jest dużo podobnie z narkomanią. Zachowanie tych ludzi to dużo tłumaczy. Jeżeli pamiętamy, że po prostu oni się zachowują jak narkomani seksu trochę, szczególnie geje, to jest naprawdę tam rozpusta, promiskuizja, jaki tam jest, to jest niespotykane w innych grupach. To mówię jako no, duszpasterz lekarzy i ksiądz. No średnia 12 partnerów seksualnych na rok. To naprawdę mały, który hetero tyle wyrabia. No. To jest standard, to jest ich średnia. No. To jest, a jak są w związku, to spada to do 8, no. To jest różnica. A związki trwają zwykle 1,5 roku, no. Naprawdę jest wielka różnica wobec hetero, no. I my to tolerujemy, no oczywiście, no bo nic nie jesteśmy tak, jak człowiek wybrał, ale oni chcą więcej, oni chcą, żebyśmy to akceptowali, żebyśmy mówili, okej, okay, super, prawda? No ale to byłoby samobójcze. To tak jakby Bóg powiedział, żeby Bóg powiedział nam nie tylko, że toleruje nas z naszymi grzechami, ale by powiedział, że te grzechy są dobre. Bo oni tego domagają się, prawda? To jest kolejne przesunięcie. Albo słowa sprawiedliwość, należy się. Oni mówią, to mi się należy. A jak się przybliżymy bliżej, to są nieuzasadnione roszczenia małych grup. To są mniejszości, które domagają się rzeczy, które im nie przysługują. Na przykład praw małżeńskich. Małżeństwa mają prawa słuszne, święte, bo no, wykonują też świętą służbę dla społeczeństwa, wychowują nowe pokolenie. Olbrzymi ciężar. Dzisiaj właściwie w Polsce, żeby wychować dziecko tak na dobrym poziomie intelektualnym, studia, od urodzenia do końca studiów, to jest 500 000 zł. I to rodzice dają, prawda? I właściwie rodzina często jest dojną krową społeczeństwa. Jeszcze podatki na rzeczy dziecięce, a gdzie indziej. I to jest święte prawo małżonku, żeby mieli ulgi podatkowe, żeby matka miała rentę za każde dziecko. Bo to jest słuszne, bo dzięki temu żyjemy. I te prawa dlatego przysługują, że czysto ekonomicznie są świętym prawem rodziny i te prawa są za małe dla kobiet, dla matek. Oni tak samo to chcą dla siebie. Z jakiej racji? To są przywileje, które im nie przysługują, a które przysługują małżonkom, które wychowują dzieci. Też no, inne pojęcie dyskryminacja, prawda? Mówią, że są dyskryminowani. Że to jest też taka sprzeczność, bo nieraz mówią, że jak są krzywdzeni, jak im źle. A z drugiej strony mówią, że to jest tak super być gejem. No to jest znowu sprzeczność, prawda? Poza tym, no gdzie, przecież media są całkowicie po ich stronie. Gdyby jakiemu się działa krzywda, to przecież to będzie na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, no. Można takie rozmowanie przeprowadzić. Gejom jest całkiem dobrze w Polsce, bo jakby cokolwiek im się stało, to pod dyktando Gazety Wyborczej wszystkie mewackie media, które mają swoją większość, będą o tym krzyczeć, prawda? Więc to jest jeden z dowodów, że jest im super, no. I są
mają bardzo dobre warunki, też dzięki temu, że Polska jest chrześcijańska, jest tolerancyjna, no bo muzułmanie by inaczej z nimi postępowali, prawda? To jest, właśnie korzystają z naszej dobroci chrześcijańskiej, tolerancji chrześcijańskiej, ale chcą jeszcze więcej. Oni po prostu, to jest mało, oni chcą nad nami całkiem zapanować, nas zdominować. I dyskryminacja naprawdę to jest tych, którzy ich krytykują, sprzeciwiają się, prawda? Bo wczoraj u Lisa mieliśmy przykład, prawda? Kto jest dyskryminowany? Kto tam był dyskryminowany, prawda? Kto był prześladowaną mniejszością, no nie? To jest... A ja prezentowałem państwa, ja prezentowałem większość, prawda? Ale właśnie to jest przykład, jeżeli zdecydowana grupa przechwyci media, politykę, władzę, może tak postępować. Naprawdę dyskryminowani są ludzie, którzy mają inne poglądy. Przecież co było z profesor Pawłowicz? Te homobojówki. Homo to jest homoterror. Jesteśmy, po prostu oni mówią, że to jest dyskryminowanie, a faktycznie oni stosują homoterror. Przecież jeżeli ktoś im się publicznie sprzeciwi i zaczyna się wielkie zaszczuwanie na skalę Polski, po to, żeby zniszczyć tego człowieka, ja to przeżyłem 8 lat temu, ja nie wiedziałem, co się dzieje. Napisałem jeden artykuł, a mam być właściwie zamordowany. Z jednej strony chcą mnie wyrzucić z pracy, piszą, że jestem najgorszym łajdakiem, a z drugiej strony otrzymuję pogróżki telefonami, można przeczytać do dzisiaj na stronach mailowych, że mam być zamordowany. Geje wprost piszą na swoich stronach, ja tego oko bym zamordował, bym pobił. No tak, właśnie. I nikt tego nie każe, nie ściga, prawda? Więc to oni stosują język nienawiści, to oni mówią, że nas zamordują. No, co powiedziała profesor Pawłowicz, jaka reakcja spotkała? To mamy klasyczny przykład, kto stosuje mowę nienawiści. Przecież zaatakowano ich, tych profesorów, którzy popierali w Poznaniu, zaatakowano ich drzwi, malowano. To są akcje terrorystyczne. No. To jest... Ale reakcji władz uniwersyteckich nie było. No dobrze, że jej nie wrzucili jeszcze, to już jest sukces. No. Znaczy to jest podobnie, proszę Państwa, podobne rzeczy działy się w czasach komunizmu, to w ogóle, ale też nazizmu. Dla mnie Hildebrand jest takim świętym patronem, jak on uciekł przed Hitlerem do Austrii, miał zaczynać wykład w Wiedniu, to na Wydziale Filozoficznym tylko on i Schlick, ale on był Żydem, no to jest wiadomo, z natury był przeciwko Hitlerowi, był przeciwko nazizmowi. A wszyscy profesorowie filozofii, tacy mądrzy, uniwersytet, byli za Hitlerem. I na pierwszym wykładzie Hildebranda przyszły bojówki nazistowskie z pałami, żeby nie dopuścić do wykładu. No to jest to bardzo podobne, dlatego Hildebrand jest dla mnie patronem. Po prostu jak on walczył z terrorem nazistowskim, no ja jestem podawany homoterrorowi. No. Zauważmy, mówi się, że o nas, my jesteśmy tolerancyjni, my dyskryminujemy, kiedy oni naprawdę robią rzeczy 10 razy gorsze. Wczoraj mieliśmy próbkę, czy na Uniwersytecie Poznańskim. To jest właśnie to odwrócenie pojęć, prawda? Ci biedni dyskryminowani na swoich forach wypisują, jakby nas pozabijali, jakby mogli, że nas trzeba zamordować, albo wykonać gwałt zbiorowy, takie określenia. I to by się latami, nikt nie inwestuje, wybocza się tym nie zajmie. Czyli to my stajemy się mniejszością prześladowaną, która ma być właściwie podana eksterminacji. Najpierw medialnej, że nie możemy mówić, nie możemy występować, a jeżeli już, to jako obiekt do zaszczucia, jeden na czterech, prawda? I to jest świadomie prowadzona akcja, bo jednak skuteczna. Ponieważ niewielu jest ludzi, którzy mają dość odwagi, sprawności, intelektu, żeby się temu przeciwstawić. Większość ludzi się stuli, bo powiedzą, o, jak coś takiego spotkało Pawłowską, czy Zawadzkiego, czy Oko, no oni może sobie, ale ja nie spróbuję, prawda? Ludzie się boją. Znaczy to, co ja mówię głośno, czy Pawłowska, mówi większość Polaków, ale się boi to powiedzieć. I to jest ich sukces. Osiągają zastraszenie ludzi, bo rzeczywiście mało kto im się sprzeciwi, bo będzie się bał o swoją pracę, po prostu, więc sytuacja jest dokładnie odwrotna, niż oni mówią. Już w Polsce jest stan homoterroru, zastraszenia społeczeństwa przez homolobbystów. No właśnie. Tak, tak. Ale to jeszcze w dyskusji będziemy, jak skończę. Dobrze, bo na pewno wiele wątków będzie do podjęcia. Też no, inne takie pojęcie seksizm, prawda, które się kojarzy z innym słowem rasizm, prawda, że jeżeli w ogóle mówimy, że są jakieś cechy typowo związane z mężczyzną i kobietą, to jest seksizm, prawda? Czyli nawet jak powiemy, że no nie znam mężczyzny, który by urodził dziecko, to jest seksizm, no, bo może jednak jakiś może urodzić. Że to jest niesprawiedliwe wobec mężczyzn powiedzieć, że oni nie urodzili żadnego dziecka, bo to jest przywiązywanie jakiejś cechy do płci, no to jest, albo powiedzieć, że jak dotąd to wszyscy ludzie urodzili się dzięki kobietom, to też jest seksizm, bo to, że ich wpisuje jakąś rolę, no. A czasem gender to wszystko musi takie płynne być, no. I właśnie seksizm to jest przypisywanie jakichkolwiek cech, bo zresztą to też jest kolejna sprzeczność, bo pani Butler, to jest jedna z czołowych ideologów gender ideologii, to ona z jednej strony mówi, że trzeba bronić kobiet, bo oczywiście zgadzam się, kobiety były strasznie krzywdzone. Teraz nie wiem, taki artykuł nawet napisałem na ten temat,
No ja jestem zdania rzeczywiście, że w dziejach te 80% winy zła to przypada na nas, mężczyzn, że mają taką zbiorową winę wobec kobiet, jak Niemcy wobec Polaków i Żydów. To jest prawda, tylko że teraz oni przeginają w drugą stronę. No, to jest, znowu robią z nas mężczyzn takie same diabły wcielone, które właściwie trzeba wyeliminować, że właściwie dobrze jakby mężczyzn nie było prawie, no nie jak seksmisja. No, więc pojawia się taki, na przykład jak jest w Stanach tak jakiś czas temu no, ta kolejna taka jatka, że uczeń wchodzi do szkoły i rozstrzeliwuje kilkanaście osób, no to już taki ideolog mówi, a to jest typowy mężczyzna, no nie, tacy są mężczyźni, biorą karabin i strzelają na oślep. A na przykład nie napisze, że w tej szkole byli też uczniowie, którzy własnym ciałem zasłaniali koleżanki, to byli też mężczyźni, prawda, i nauczycielki. To jest typowo męskie, a nie strzelanie na oślep. Ale no to są takie idiotyzmy, prawda, tej ideologii. No i potem, no właśnie, zmiana pojęć, rodzina i familia, w ogóle tego się nie używa. Zauważmy, że właściwie pojęcie małżeństwa i rodzina nie występują w dokumentach gender ideologii. No są świadomie rugowane. Zamiast właśnie, na no inny przykład, matka i ojciec. Słowom, które ma by zastąpione być ojciec jeden, znaczy rodzic jeden albo A, ale rodzic dwa, rodzic B. I to już jest. W Hiszpanii, we Francji, w Szkocji tak się robi. Czyli co? Czyli dzieci w przedszkolu i szkole będą uczone, że nie wolno używać słowa mama i tata, najświętszych no, słów ludzkości, tylko rodzice czy będą napominane. Czyli dzieci zaczynają być karane za używanie słowa mama, tata. No, to też pokazuje, do jakich absurdów dochodzimy, prawda? Po prostu to jest w pakiecie. Trzeba wiedzieć, że to jest pewien pakiet. Jeżeli zaczynamy homozwiązki, to zaraz będzie małżeństwo, potem adopcja, potem zakaz mówienia mama i tata, potem więzienie za każde słowo krytyki, także więzienie dla papieża. Przecież już są starania homolobbystów o więzienie dla papieża, bo on jest jednym z najbardziej krytykujących homoideologię. Czyli ktoś, kto popiera homozwiązki, musi wiedzieć, że popiera też homoadopcję, homomałżeństwa, więzienie dla papieża, zakaz słów mama i tata, no i też getto i więzienie dla każdego, to powie słowo krytyki. No to jest po prostu, to jest totalitaryzm. Oni to będą, tak jak w innych krajach, będą po nas przeprowadzać. Więc każdy musi coś zdawać sprawę, każdy polityk też, który popiera homozwiązki, popiera cały pakiet. Bo to zaraz, za pół roku będzie to i to i to. I zawsze będą te same argumenty, jak to mamy, to i tamto. No ale czy chcemy naprawdę oddawać całą władzę nad nami takim ludziom? Ludziom, dla których słowa mama i tata są słowami nie do użycia. Co się dzieje w mózgach tych ludzi, prawda? Ale też zauważmy, jaka pycha, jaka chęć dominacji, żeby zakazać używania słów mama i tata. No to, ale też szczególnie objawia, kim oni są. No takie inne przykłady słów, które są, zmienia się, na przykład słowa, tutaj na ten temat pisała więcej pani Margit Peters, specjalizuje się właśnie w tym badaniu tych zamiany słów. No to już tak szybko kończąc powoli, zmiana pojęć z tych, które obowiązywały tradycji judaistyczno-chrześcijańskiej na postmoderne. No, postmoderne to też jest filozofia, to też jest taki właściwie wielki bełkot myślowy, gdzie właściwie wszystko można uzasadnić. No jak w dialektyce marksistowskiej, prawda? No, dialektyka marksistowska była taka, to jest taka filozofia, że wszystko można było uzasadnić. To, co akurat odpowiadało partii, to od razu ideolog mógł uzasadnić. Postmodernizm to jest coś takiego, że wszystko można uzasadnić, co akurat pasuje ideologom. No ale więc dlatego, na przykład mówi się zamiast o prawdzie, mówi się o relatywizmie, o tolerancyjnym relatywizmie. Że właściwie wszystko trzeba tolerować, no znaczy w cudzysłowie, toleruje się tylko to, co ideologowie chcą, a wszystko inne się nie toleruje. No, trzeba zobaczyć, jaka jest nietolerancja wobec ich przeciwników. Zamiast absolutnych wartości i norm mówi się teraz o wolnym wyborze wolnego indywiduum. Właśnie człowiek ma się realizować, sam siebie określać. Więc dlatego nie ma rodzin, nie ma dzieci, no bo ludzie są skupieni na samorealizacji. A małżeństwo, rodzina to jest tylko przeszkoda w tym. Zamiast o autorytecie mówi się o równości. Dzieci nie mają autorytetu, bo to są rodzice, nauczyciele, to są kumple. No coś mogą przyjąć, coś nie. Zamiast właśnie autorytetu rodziców są prawa dziecka. To jest charakterystyczne. Właśnie mówi się o prawach dziecka, nie mówi się nawet o bezczelności, o przemocy, jaką dzieci stosują wobec rodziców. Zamiast o płci mówi się o gender, prawda? Nie seks, tylko gender. Zamiast takiej polarnej różnicy płci między mężczyzną i kobietą mówi się o wyborze płci. Każdy z nas może sobie wybrać. Zamiast heteroseksualności jako normy mówi się o justycznych, o prawnie i socjalnie akceptowanych zachowaniach seksualnych. I wiemy, że z tych zachowań właściwie wszystko jest możliwe, poza pedofilią można powiedzieć, ale na przykład kazirodztwo też. Zauważmy, że wszystkie argumenty, które używa się za homoseksualizmem, tak samo pasują do kazirodztwa. Może powiedzieć, że a dotąd było obrzydliwe, no a homo też było, prawda?
A że to jakoś no, skutki biologiczne będzie niekorzystne, no to że jeżeli 50-letni ojciec stwierdzi, że zawsze małżeństwo z 18-letnią córką, bo się kochają, dlaczego nie? Miłość na to wszystko. Nie przeszkadzajcie ludziom się kochać. I proszę mi pokazać argument, który mówi, przemawia za homoseksualizmem, a który by nie przemawiał za kazirodztwem, za związkiem brata z siostrą, za związkiem ojca z córką, no który, czy z synem. No, to jest przykład, prawda, jakie są obrotowe argumenty i dlatego, że to jest absurdalne. Też zamiast o małżonkach mówi się o partnerach. To są partnerzy i to jeszcze nie, po niemiecku mają taki Lebenszeitabschnittspartner, że to są partnerzy na odcinek czasu życia. To też z góry, więc no to się zakłada, że to będzie tylko odcinek, prawda? Lebenszeitabschnittspartner. No Niemcy są precyzyjni, dokładnie, więc to ładnie wyrażają. No, no tak, no jak cała okropna jest teoria, no to znowu jakby gęba szatana się pokazuje. No, w ogóle można powiedzieć, że homoseksualizm to jest taka szatańska parodia, karykatura małżeństwa. No. Dlatego też tak złe. Mało rzeczy jest tak potępionych w Biblii jak homoseksualizm, bo to szczególnie uderza w centrum stworzenia. Przecież małżeństwo, ja im dłużej jestem księdzem, tym bardziej jestem zachwycony małżeństwem, no, ale kapłaństwem też. No bo myślę, więcej rozumiem z jednego i drugiego. I tak podziwiam, jak to Pan Bóg pięknie urządził, jak pięknie wymyślił i małżeństwo, i kapłaństwo. I naprawdę, no bo coraz więcej rozumiem, jakich poziomów, aspektów, jak cudownie mąż i żona się uzupełniają. Jak to Pan Bóg pięknie wymyślił, no nie? Ale właśnie jak to bardzo niszczy homoseksualizm, no nie? Który właściwie jest wielką rozpustą, oznacza wielką rozpustę. 12 partnerów na rok, średnio. A 28% gejów mówi, że w życiu miało więcej niż 1000 partnerów. No nie? To jest... O, rekordzista 6000, no właśnie. Tak. Zamiast o rodzicach, o rodzinie, o pokoleniach mówi się o taką o równopłciowym małżeństwie. I przy czym oni też mają takie pojęcie małżeństwo bez wierności. To jest ciekawe, że też takie ideologii. Oni mają małżeństwo bez wolności. Zamiast aborcji mówi się o planowaniu rodziny albo o zdrowiu reproduktywnym. Zdrowie reprodukcyjne, prawda? Nie, to jest zdrowie, my nie dokonujemy aborcji, my nie zabijamy istoty ludzkiej, nie. My dbamy o zdrowie reprodukcyjne. Bo jak to można ładnie nazwać? No też, no, jak w Auschwitz byli Niemcy, no oni sobie tłumaczyli, no też mieli teorię. Naprawdę nie ma łajdactwa absurdu, do którego nie można by stworzyć teorii. No Niemcy mówili, musi być Auschwitz, no bo to jest jakby taka wielka światowa owszalnia. No. Są, Żydzi są jak wszy i musimy ich pozabijać, dlatego jest Auschwitz. No nie? No, no nie ma absurdu zbrodni, której by sobie nie można wyjaśnić, prawda? Więc aborcję można nazwać zdrowie reprodukcyjne. Też poza, mówiliśmy o suwerenności narodowej, teraz mówi się o globalnym sterowaniu. Zamiast praw decyzji większości mówi się o konsensusie. No właśnie ciekawe, skąd on się bierze. Właśnie to jest charakterystyczne, że konsensus właściwie jest coraz mniej demokracji w Europie, że kluczowe decyzje są podejmowane nie przez demokratycznie wybrane rządy, tylko przez komisarze europejskie. Prawda? Że coraz bardziej to jest no, bardzo niedobry proces, że suwerenność narodową, państwową oddaje się na inny poziom. Ludziom, którzy nie zostali wybrani, a decydują o najważniejszych rzeczach. No, tak można by mnożyć, jeszcze powiedzieć, zamiast 10 przykazań mamy etykę relatywistyczną. Zamiast kulturalnej tożsamości mamy multikulturalizm, tak w Niemcy multikulti, co nie bardzo wychodzi. Znaczy to polega na tym, że islam przejmuje Niemcy. Kościoły się zamyka, przechodzi islam. I to, proszę Państwa, jest światowa strategia, którą właśnie pani Kuby bardzo określa, konferencje, które mają to wprowadzać. To nie jest moda, to nie jest przypadek. To jest odgórnie zaplanowana akcja. Między innymi to służy planom zmniejszenia liczby ludności, no bo no wiadomo, no im więcej będzie homoseksualizmu, to raczej mniej dzieci, no nie? Bo niech tak ludzie się wyżywają, dzieci nie będzie, bo guru, szczególnie miliarderzy amerykańscy stwierdzili, że jest za dużo ludzi na świecie, to im przeszkadza i między innymi to też temu służy, zmniejszeniu liczby ludności. I no tak już ostatni punkt, jak chrześcijanie, jaką mamy postawę wobec tego przyjąć? Więc przede wszystkim dobrą postawę duchową, no bo słowa wyrastają z ducha, słowa są takie jak duch. Trzeba patrzeć właśnie inaczej niż oni, ponieważ też ich nienawiść, ich pogarda bierze się z tego dla nas, te brudne metody, że oni jako ateiści no, na ludzi patrzą jako najbardziej inteligentne zwierzęta. Tak siebie traktują i nas. Siebie traktują jako najbardziej inteligentne zwierzęta, bo oni mają prawdę, nie poznają, a my jeżeli się z tym nie zgadzamy, to dlatego, że jesteśmy na niższym etapie ewolucji. Po prostu to jest zasadnicze patrzenie.
Dlatego oni nami tak gardzą, dlatego mówią bydło. Faktycznie, ta rozmowa nagrana odsłania ich myślenie. Rzeczywiście, oni myślą o nas zasadniczo jako bydle. Z wielką pogardą, dlatego mogą nas kłamać, manipulować, robić wszystko. No bo jesteśmy dla nich właściwie pod ludźmi. Jak oni są ludźmi, jesteśmy pod ludźmi. I my jesteśmy właściwie bydłem. Dlatego, ten poziom nienawiści, agresji, z jakim się spotykamy, zakłada, co one się myślą. No słowa objawiają. Jeżeli ktoś może mi tak ubliżać, może mi grozić śmiercią, może używać najgorszych wyrazów i mówić, że to on jest super, a jestem nietolerancyjny, to znaczy, że on mu gardzi, że on nie ma za nic. Że on po prostu się cieszył, jakby mógł, to by mnie zabił, a jak umrę, będzie się cieszył. Po prostu on mnie uważa za bydło, które trzeba zarżnąć. Najpierw słownie, jak się da, to fizycznie. I tak jesteśmy traktowani. To jest logika, to nie jest przypadek. To, że ateiści są największymi zbrodniarzami dziejów, to nie jest przypadek. To jest logika ich myślenia. Po prostu jeżeli ludzi uważa się zawsze za bydło, no to można ich masowo mordować. Jeżeli sobie stworzymy taką teorię, że ludzie to tylko inteligentne zwierzęta, bardziej inteligentne wszy czy bydło, no to możemy zrobić rzeźnię na wielką skalę, jak Auschwitz, jak Kołymę, żeby te niewydarzone osobniki, żeby wymordować. No mogą nam posłużyć jako mydło, prawda, no. To jest myślenie, trzeba się wczuć w ateistę. Skąd to się bierze? Te słowa pełne nienawiści biorą się z podstawy wielkiej pogardy dla tych, którzy mają inne zdanie od nich. Też w polityce. To z tego się rodzi. Oczywiście to jest nieprawdziwe i to jest szatańskie, bo nienawiść jest szatańska, pogarda jest szatańska i bardzo musimy uważać, żeby czymś takim się nie zarazić, bo to jest po prostu schodzenie na poziom podludzki i szatański nawet, można powiedzieć. To są najgorsze grzechy, to jest coś, co zadraga do rozbawienia. Nienawiść, pogarda nie jest drogą do zbawienia. I tu trzeba bardzo uważać, żeby nie odpowiadać pierwszym za nadobne, żeby nie używać ich metod, żeby nie wpaść w nienawiść, bo to byłby fundamentalny błąd, reakcję, zemstę. To byłoby arcyniechrześcijański, więc my musimy budować na prawdzie. No, a prawda jest taka, że człowiek nie jest inteligentnym zwierzęciem tylko, chociaż ze zwierzętami mamy dużo wspólnego, ciała jak zwierzęta, ale mamy ducha. Dla nas człowiek jest największym cudem tej ziemi, jest dzieckiem Boga. Każdy samo nasze ciało, komórka ciała, mózg w ogóle, to są największe cuda na ziemi. My jesteśmy jako, samo nasze ciało to jest największy kosmos, to jest największy cud. A jeszcze duch, możemy przyjąć komunię Boga, czyli jesteśmy katedrą. Można powiedzieć, każdy człowiek to jest jak kosmos i katedra. To jest największy cud tej ziemi. Do każdego człowieka trzeba podchodzić z największym szacunkiem, miłością, jeżeli nas stać, również do tego, który nas najbardziej nienawidzi. To po prostu to jest logiczna. Miłość nieprzyjaciół jest bardzo logiczna, no. Bo po prostu ten, który najbardziej nienawidzi, chce zabić, jest człowiekiem tylko zagubionym, biednym, szczególnie zagrożonym potępieniem. No bo im bardziej ktoś nienawidzi, zabija, tym bardziej jest chyba pod działaniem szatana. Bardziej trzeba się niego martwić. Trzeba się modlić za niego. Więc po prostu musimy mieć podstawę szacunku, miłości dla każdego człowieka, także dla tych, którzy najbardziej kłamią, nienawidzą, manipulują, chyba są w rękach szatana. Bo oni są też najbardziej, po pierwsze dlatego, że oni mają taką samą godność jak my, najwyższą ludzką, po drugie są najbardziej zagrożeni potępieniem też. Są w bardzo niekorzystnej sytuacji, bo im bardziej kłamie, nienawidzę, oszukuje, manipuluje, im bardziej ludzi traktuje jak bydło, no to tym bardziej się oddalam od Boga. No bo niebo to jest bycie we wspólnocie braci i sióstr. No jak ja mam iść do nieba, jak ludzie traktuje jak bydło, prawda? Są ludzie zagrożeni najbardziej. Oni są bardzo, żeby nie wiem jak, ile jeszcze mediów zdobyli, władzy i tak dalej, oni są w strasznej sytuacji. Z tego co widać są zagrożeni potępieniem wiecznym. I dlatego wymagają wielkiej troski, tym bardziej miłości. Raz jako ludzie, dwa jako ludzie, którzy znajdują się na równi pochyłej, no chyba na zatrace. Oczywiście to tylko ostatecznie Bóg wie. Więc podchodzi do nich też taką, szacunkiem, miłością. Trochę tak jak lekarz, który widzi, że pacjent wariuje. Widzieć ich godność, tak patrzeć głęboko, tak głęboko w wymiarze pionowym i poziomym, ich głębi metafizycznej, są tak warci jako jednostki, ale też poziomem wieczności. Każdy z nas ma żyć wiecznie. I im bardziej łajdacko żyję w nienawiści, kłamstwie, tym bardziej moja wieczność może być niewesoła, prawda? Więc też patrzeć na nich z troską. Im bardziej człowiek nienawidzi, także mnie nienawidzi, no tym bardziej jego przyszłość wygląda niewesoło. Niezależnie ile by zdobył przy okazji pieniędzy i władzy. I starać się im pomóc, modlić się za nich, mówić do nich, mówić językiem miłości, życzliwości, ale w prawdzie, prawda? Wczoraj, jak w tym programie te lesbijki mówiły, mnie to rani, co ksiądz mówi, mnie to rani, ale droga pani, to jest prawda, takie są dane, niech pani poda inne dane, zna pani jakieś inne dane, to jest, to tak jakby pacjent mówił lekarzowi, pan mówi, że ja, że mam nadciśnienie, że mi trzeci zawał grozi, ale mnie to rani, jak pan może mi mówić, że ja mi grozi trzeci zawał? Właśnie
może być, ja panią kocham, ale w prawdzie, no, bo jest, po prostu trzeba mówić miłość w prawdzie, nie ma miłości bez prawdy, no, po prostu zasada mówić, kochać, ale w prawdzie, mówić prawdę i w miłości, miłość w prawdzie, prawda w miłości, to są podstawy, fundamenty, prawda? Więc mówić, ja podawałem dane statystyczne, prawda, to jest, ja zresztą tak się staram mówić, ja staram się podać jak najwięcej argumentów rzeczowych, też poza tym trudniej mi wytoczyć proces, nigdy nie wchodzę w jakieś utarczki co do osób, tylko no jeżeli są dane, to ja się skoryguję, jak pokażecie lepsze, że się mylą, to proszę bardzo, pokażcie inne, jakoś nie mogli pokazać, prawda, poza pyskówką, jakimiś okrzykami, pochikiwaniem, no z danymi było ciężko, jakie bzdury tam były, że tam, ten jeden mówił, że nie można chrzcić, że Kościół nie chrzci, tam ta pani poseł, że seks jest grzechem według Kościoła, no, ale to też objawia ich poziom, prawda, że oni nie mają elementarnej wiedzy, no, to jest, a zabierają się do dyskusji, ale to jest akurat z korzyścią na nas, no bo obnażają kim są, prawda, jak na niskim poziomie umysłowym i wiedzy stoją, no nie, ale no, trzeba być na niskim poziomie, żeby w takie rzeczy wierzyć, no, i też moralnym, bo to jest już inna kwestia. I no, mówić prawdę w miłości, tak żeby im pomóc, no, jak lekarz, no, trochę ich traktować jak ojciec patrzy na dzieci, które się no, zeszły na złe drogi. No, ktoś mnie tam niedawno pani pytał, no, a co zrobić, jak moja córka czy syn się okaże, że tacy są, powiedzmy, ja jestem gejem, lesbijką. No z miłością, jak narkomanem, jak się powiedział, że jestem narkomanem, no to jest poważna sytuacja, poważny problem. Chyba trzeba ich kochać, pomagać, a nie mówić narkomanowi, okej, okay, że bierzesz heroinę, no super, kocham cię, bierz jeszcze więcej, no nie? Tylko mówię, no słuchaj, dziecko, no coś będę starał się pomóc, jakąś odwykówkę, no zrobimy coś. I podawać te dane, które ja podawałem, ostrzegać. No ja mówię gejom, człowieku, jeżeli jest, no bo oni nawet tych procentów nie łapali wczoraj, no takich rzeczy, mówili, bo ja mówię, 60% chorych jest na AIDS. No tak, ja mówię, no to 40% hetero jest chorych na AIDS, no tak, ale trzeba pamiętać, że ich jest 2% w społeczeństwie. Czyli prawdopodobieństwo, że gej, ja mówię gejom, chłopie, no ty pomyśl, prawdopodobieństwo, że będziesz chorował na AIDS, w twoim przypadku jest około 80 razy większe niż w przypadku normalnych mężczyzn. Czy jesteś pewny, że chcesz chodzić na tą drogę? No bo i też oni pokazują te pary miłe, młodych. Zauważmy, że nigdy nie pokazują starych gejów, prawda? Bo to są twarze straszne na ogół. No jak ktoś miał kilkuset partnerów seksualnych, no i ma zwykle kilka chorób wenerycznych i innych zakaźnych, no to poza tym już w pewnym wieku seks może mieć tylko za pieniądze, albo jak zgwałci kogoś, no to to są straszne. Poza tym to są pewne prawdy, seks oczywiście to jest dar Boży fizjologiczny, ale jeżeli homoseksualizm często oznacza z reguły zafiksowanie na poziomie seksualnym, fizjologicznym i zarazem człowiek staje się niewolnikiem tego. Taki człowiek, no trudno, żeby osiągnął równowagę ducha, harmonia, no bo jego ciągle, on musi ciągle mieć seks, prawda? Czyli ma, albo ma seks, albo myśli o seksie. I no i ciągle w kółko, prawda? Ale to mu nie pozwala się rozwijać w innych dziedzinach. To powoduje atrofię innych wymiarów osobowości. I to wychodzi na twarz, prawda? Mówimy twarz starego rozpustnika, prawda? Jest taka plugawa, no. No popatrzmy, no są takie, no obrzydliwa. No często właśnie w tym spotykamy takie twarze, no. Więc mówić z miłością, no chłopie, tak będziesz, no czy ty rzeczywiście chcesz? A to się da leczyć, bo to te książki, no. Też, no, stosować metody w dyskusji z nimi. Znaczy ja też, no, zdobywałem doświadczenia, być realistą, znaczy wiedzieć, że w takich dyskusjach jak wczoraj, to jest jak wojna. Ja na początku byłem naiwny, znaczy poszedłem do Żaka i myślałem, że to będzie taka rozmowa naukowa. On przedstawi rację, ja przedstawię rację, będziemy szukać konsensusu. A on do mnie z najbardziej wulgarną retoryką, takie metody naprawdę szatańskie. Ja się zadziwiłem, no to najpierw poszedłem w dekung, ale teraz już po tej lekcji wiem, no, że po prostu jak dyskutujesz z takimi ludźmi, to ich nie przekonasz, więc to jest tak jak na wojnie, tak jak no, Niemcy chcieli nas wszelkimi środkami, czy z CKM-u, czy z działa samolotów zabić, tak oni. Oni stosują wszystkie metody szatańskiej retoryki, żeby nas unicestwić. Nawet z miłością musimy się bronić, tak żeby siebie ocalić, ale też ich. Innych przekonać, więc mieć rację, że ich nie przekonamy. No, zachęcam do ćwiczenia się w retoryce. Jezus był świetnym retorem. Jezus jednym zdaniem ratował się z beznadziejnych sytuacji, prawda? Kto jest bez grzechu? Czy jest ten pieniądz? Czy wizerunek? Prawda? Kogoś ich chrzest? Jezus walczył słowem, genialnie walczył. Tego trzeba się uczyć, żeby im pomóc, prawda? Bo to jest wielkie zakłamanie, wielki faryzeizm i tak jak Jezus walczył z faryzeizmem, my musimy z tym walczyć. To jest gigantyczne kłamstwo w sumie, trzeba pamiętać. Też można no, stosować prosto pojęcia odwrócone, na przykład no, tworzyć takie, jak oni mówią homofobia, to mówić heterofobia. Naprawdę to wy macie problemy z hetero raczej, bo to wy jesteście naprawdę chorzy. Raz, że homo, a dwa, że heterofobia. No, potem dodawać chrystofobia, katofobia, prawda? Też tych pojęć używać, no, to się prosto je tworzy, no, tylko że nasze słowa opisują rzeczywistość. Też mówić wprost, że to jest neomarksizm, neobolszewizm.
wszystkiego jasnego, bo takie łagodne, liberalne mówienie, takie ci, to nic nie daje. Po prostu oni mają taką przewagę, że my takim cienkim, milutkim głosikiem się nie przebijemy. Po prostu tu trzeba takie perszinki treści posyłać i takie piguły, tak jak wczoraj stosowałem, bo inaczej to nie dotrze. Jak to będziemy mówić, tak, że to jest doświadczenie Kościoła Zachodu. Ja 10 lat spędziłem na Zachodzie w sumie. Ja wiem, jak to działa, więc też wiem, że taki kościół liberalny, typu Tygodnika Powszechnego, holenderski, to jest w jednym pokoleniu wymiera. No nie? Tak jak Tygodnik by nie istniał, na przykład, gdyby nie pieniądze Gazety Wyborczej, prawda? Bo tego nikt nie chce czytać, to umiera, to jest droga donikąd. Więc takie, język Jezusa był jasny, po prostu taki, po co mówię? No mówię nie po to, żeby głaskać, tylko żeby przekazać prawdę. A żeby przebić się przez tą kanonadę fałszu, no trzeba nieraz używać mocnych określeń, z całym szacunkiem, miłością do człowieka, ale jasnych i prawdziwych. Więc też, no jak można na przykład mówić homo bolszewic, homo terror, bo faktycznie metody, które one stosują, są bolszewickie. No ja podawałem, prawda, te manipulacje, te zakłamania. Homo bolszewic, homo terror, homo bezprawie, homo tolerancja. O, to łatwo tworzy, no tak? Po prostu jakby pokazać, że my też możemy, prawda? Już tak schodzimy, no to proszę bardzo. Ale to wszystko z wielką odpowiedzialnością, wielkim szacunkiem dla człowieka, z miłością, żeby ocalić społeczeństwo, ale też ich. Bo też pamiętaj, że są ludzie najbardziej cierpiący. Też jako duszpasterz, no to mało jest ludzi tak cierpiących jak homoseksualiści. No. Oni, naprawdę oni są jak narkomani seksu z reguły. No, oni mają, po prostu idzie, na przykład nie mogą sobie poradzić jak na seksualicy. No jak rano idą, no ja też na przykład jak byłem, wiedzą Państwo co to jest dark room? To jest ważne. No ja wiem, no jako badacz, na przykład w Monachium była parada gejów, no to ja w celach naukowych musiałem to zbadać, pójść, prawda? Więc było zapowiedziane, no tak oczywiście na cywila, no i tam było wiele straganów, ja wszystkie obszedłem, wszystkie broszurki zebrałem, no to trzeba, gruntownie badam zjawisko. No też się przekonałem, mówili, będzie 50 tysięcy ludzi, ja wiedziałem najwyżej może 5 tysięcy, no nie? Tam pytali mnie tak z zainteresowaniem, po co ja wyraźnie, no mówię, badawczy i tak dalej, ale to, na przykład dokonałem wielu odkryć, między innymi na stoisku gejów z Wiednia, na broszurkach ich klubów gejowskich było podkreślane, mamy dark room, czyli dla nich dark room to jest na coś takiego, no jakby kaplica, po prostu jakbyśmy reklamowali domy rekolekcyjne, to mówimy, mamy piękną kaplicę, prawda, to oni mówią, mamy super dark room. I co oni tam to robią? Jest jakby takie centrum dark room. No więc dark room, proszę, no to na te trzy pokazuje co jest. Więc klub gejowski przede wszystkim jest nastawiony na seks, a dark room jest takie zaciągnione na pomieszczenie, gdzie po prostu można kogoś poznać przy barze, no nie? I wejść tam i od razu współżyć. Ale nie trzeba poznać, tylko wchodzi się tam i po prostu tak się współżyje każdy z każdym, jak popadnie, no nie? No i oni to traktują, i to jest, oni to reklamują, że to jest właśnie centrum ich życia, prawda? I no to pokazuje, jak oni są biedni, prawda? Jak oni są nieszczęśliwi. To jak jest, na przykład no w Niemczech jest 400 tysięcy prostytutek, które dziennie mają 1 200 000 klientów. Tam też są, no, jest też 10% Niemców seksoholicy, ale pomyślę, że ci ludzie wyrabiają mniej AIDS niż geje. Geje jest niż 2% i mają 60% AIDS, a te 400 tysięcy prostytutek, 1 200 000 klientów dziennie, no to chyba tygodniowo to będzie już no, ponad 10 milionów no, w tym kręgu, to oni mają tylko, i tego rodzaju ludzie, młodzież, oczywiście tam jest promiskuista, też olbrzymi, to mają tylko 40% AIDS, a te parę procent gejów mają 60%. To pokazuje intensywność życia seksualnego, to jest pochodna rozpusty, prawda? Gdzie jest rozpusta, że 98% Niemców, którzy też żyje w niezłej rozpuście na oku, to jednak wyrabia 40%, a 2% gejów wyrabia 60%. No to pokazuje intensywność, prawda? Ale też zniszczenie tych ludzi. To jest naprawdę piekło. Oni sami się sobą brzydzą. No mówią, no, ale też do księży. Mówią, księża się brzydzę sobą. No idę rano do klubu, idę do dark roomu, coś popracuję, a wieczorem znowu tam idę. No. Ja sam się sobą brzydzę. No to jest tak jak narkotyk. No. Jak papierosy. To jest naprawdę no, jak życie w piekle. Wiesz. To jest przedsmak piekła. I wyrwać z tego ludzi, no to byłaby wielka radość, wielkie zwycięstwo. Więc pamiętaj, że przy całej swojej takiej bucie, agresji, oni tym przykrywają wielkie cierpienie, wielką niepewność, wielkie poczucie winy. Oni tak dążą do uznania, jak mówiłem, tak walczyli o te związki partnerskie, żeby mieli. I co? Przez 10 lat pół promila ze wszystkich związków małżeństw, pół promila to są związki gejowskie, tutaj też w większości się już rozpadły. No. No tu wychodzi, znaczy właśnie jest też taki pozytywny efekt osiągania ich praw, bo jak oni osiągają pewne prawa, to przy okazji się pokazuje bezsens ich roszczeń, prawda? No macie związki partnerskie, tak wam tak chcecie, mówiliście, że no i pół promila wszystkich związków to są geje, no nie? A na przykład wczoraj, zauważmy, że
jakoś w całej Polsce nie udało się znaleźć jakiejś pary gejowskiej wychowującej dzieci, którą dałoby się pokazać w telewizji, no nie? Jak pokazali lesbijki, no trzeba by gejów pokazać. No przecież szukali, to na pewno by LIS-owi pomogły organizacje gejowskie. Okazuje się, że ja już byłem w kilku takich programach, widziałem pary lesbijskie, ale jeszcze nigdy nie widziałem pary gejowskiej. Czyli okazuje się, że w całej Polsce nie ma takiej pary, którą można by pokazać w telewizji. Prawda? To też pokazuje, no, jak to jest chora ideologia. Więc patrzeć na nich też przy całej ich bucie, agresji, władzy, jako na ludzi no, często najbardziej nieszczęśliwych, cierpiących. No jak trochę jak na takie krzyczące dzieci, jak na pacjentów. Modlić się za nich, rozmawiać z miłością, ale też w prawdzie. Znaczy ja to, co robię, no to walczę też o nich, ale też o ludzi, też o gejów, ale też o kobiety, bo na przykład każdy, 30% zwykle jak chce się leczyć, to można uleczyć. I, ale jeżeli chłopak wchodzi w to, często jako zgwałcony, taka jest inicjacja, no to, to jest też cierpienie jednej kobiety, która nie będzie miała męża. Prawda? I tak zwykle jest więcej kobiet niż mężczyzn. A jeszcze każdy mężczyzna, który wchodzi w świat gejowski, oznacza, że jakaś porządna kobieta nigdy nie znajdzie męża. Będzie miała poczucie niespełnienia, że nie jest żoną, nie jest matką. Więc on rodzi cierpienie dla siebie, ale też jakiejś kobiety. To są właśnie konsekwencje grzechu. No więc, no, proszę Państwa, no podsumowując, jest to wielkie zło, też jakaś no, wielka głupota, robota diabelska i no, trzeba z tym postępować jak Jezus. Znaczy z wielką miłością, żeby uratować społeczeństwo, ale też ich. Amen. Dziękuję. Jasnego, bo takie łagodne, liberalne mówienie, takie ci, to nic nie daje. Po prostu oni mają taką przewagę, że my takim cienkim, milutkim głosikiem się nie przebijemy. Po prostu tu trzeba takie perszinki treści posyłać i takie piguły, tak jak wczoraj stosowałem, bo inaczej to nie dotrze. Jak to będziemy mówić tak słodko, że to jest doświadczenie Kościoła Zachodu. Ja 10 lat spędziłem na Zachodzie w sumie. Ja wiem, jak to działa, więc też wiem, że taki kościół liberalny, typu Tygodnika Powszechnego, holenderski, to jest w jednym pokoleniu wymiera. No nie? Tak jak Tygodnik by nie istniał, na przykład, gdyby nie pieniądze Gazety Wyborczej. Prawda? Bo tego nikt nie chce czytać. To umiera. To jest droga donikąd. Więc takie język Jezusa był jasny. Po prostu taki... Po co mówię? No mówię nie po to, żeby głaskać, tylko żeby przekazać prawdę. A żeby przebić się przez tą kanonadę fałszu, no trzeba nieraz używać mocnych określeń. Z całym szacunkiem, miłością do człowieka, ale jasnych i prawdziwych. Więc też, no jak można na przykład mówić homo bolszewizm, homo terror, bo faktycznie metody, które one stosują, są bolszewickie. No ja podawałem, prawda, te manipulacje, te zakłamania. Homo bolszewizm, homo terror, homo bezprawie, homo tolerancja. O, to łatwo tworzy, no tak? Po prostu jakby pokazać, że my też możemy, prawda? Już tak schodzimy, no to proszę bardzo. Ale to wszystko z wielką odpowiedzialnością, wielkim szacunkiem dla człowieka, z miłością, żeby ocalić społeczeństwo, ale też ich. Bo też pamiętajcie, że są ludzie najbardziej cierpiący. Też jako duszpasterz, no to mało jest ludzi tak cierpiących jak homoseksualiści. No. Oni, naprawdę oni są jak narkomani seksu z reguły. No, oni mają, po prostu idzie, na przykład nie mogą sobie poradzić jak na seksualicy. No jak rano idą, no ja też na przykład jak byłem, wiedzą Państwo co to jest dark room? To jest ważne. No ja wiem, no jako badacz, na przykład w Monachium była parada gejów, no to ja w celach naukowych musiałem to zbadać, pójść, prawda? Więc było zapowiedziane, no tak, oczywiście na cywila, no. I tam było wiele straganów, ja wszystkie obszedłem, wszystkie broszurki zebrałem, no to trzeba, gruntownie badam zjawisko. No też się przekonałem, mówili, będzie 50 tysięcy ludzi, ja wiedziałem najwyżej może 5 tysięcy, no nie? Tam pytali mnie tak z zainteresowaniem, że po co ja biorę, no mówię, badawczy i tak dalej, ale to, na przykład dokonałem wielu odkryć, między innymi na stoisku gejów z Wiednia, na broszurkach ich klubów gejowskich było podkreślane, mamy dark room, czyli dla nich dark room to jest na coś takiego, no jakby kaplica, po prostu jakbyśmy reklamowali domy rekolekcyjne, to mówimy, mamy piękną kaplicę, prawda, to oni mówią, mamy super dark room. I co oni tam to jest jakby takie centrum dark room. No więc dark room, proszę Państwa, no to na te trzy pokazuje co jest. Więc klub gejowski przede wszystkim jest nastawiony na seks, a dark room jest takie zaciągnione na pomieszczenie, gdzie po prostu można kogoś poznać przy barze, no nie? I wejść tam i od razu współżyć. Ale nie trzeba poznać, tylko wchodzi się tam i po prostu tak się współżyje każdy z każdym, jak popadnie, no nie? No i oni to traktują, i to jest, oni to reklamują, że to jest właśnie centrum ich życia, prawda? I no to pokazuje, jak oni są biedni, prawda? Jak oni są nieszczęśliwi. To jak jest, na przykład no w Niemczech jest 400 tysięcy prostytutek, które dziennie mają 1 200 000 klientów.
tam też są, no, jest też 10% nieheteroseksualicy, ale pomyślę, że ci ludzie wyrabiają mniej AIDS niż geje. Geje jest niż 2% i mają 60% AIDS, a te 400 tysięcy prostytutek, 1 200 000 klientów dziennie, no to chyba tygodniowo to będzie już ponad 10 milionów w tym kręgu, to oni mają tylko, i tego rodzaju ludzie, młodzież, oczywiście tam jest promiskuista, też olbrzymi, to mają tylko 40% AIDS, a te parę procent gejów mają 60%. To pokazuje intensywność życia seksualnego, to jest pochodna rozpusty, prawda? Gdzie jest rozpusta, że 98% Niemców, którzy też żyje w niezłej rozpuście na oku, to jednak wyrabia 40%, a 2% gejów wyrabia 60%. No to pokazuje intensywność, prawda? Ale też zniszczenie tych ludzi, to jest naprawdę piekło. Oni sami się sobą brzydzą, no mówią, no, ale też do księży, mówią, księża się brzydzę sobą, no idę rano do klubu, idę do dargroomu, coś popracuję, a wieczorem znowu tam idę, no. Ja sam się sobą brzydzę, no to jest tak jak narkotyk, no. Jak papierosy, to jest naprawdę, no, jak życie w piekle, wiesz, no, to jest przedsmak piekła. I wyrwać z tego ludzi, no to byłaby wielka radość, wielkie zwycięstwo, więc pamiętaj, że przy całej swojej takiej bucie, agresji, oni tym przykrywają wielkie cierpienie, wielką niepewność, wielkie poczucie winy. Oni też tak, oni tak dążą do uznania, jak mówiłem, tak walczyli o te związki partnerskie, żeby mieli. I co? Przez 10 lat pół promila ze wszystkich związków małżeństw, pół promila to są związki gejowskie, tutaj też w większości się już rozpadły. No. Czyli no, tu wychodzi, znaczy właśnie jest też taki pozytywny efekt osiągania ich praw, bo jak oni osiągają pewne prawa, to przy okazji się pokazuje bezsens ich roszczeń, prawda? No macie związki partnerskie, tak wam, tak chcecie, mówiliście, że no i pół promila wszystkich związków to są geje, no nie? A na przykład wczoraj, zauważmy, że jakoś w całej Polsce nie udało się znaleźć jakiejś pary gejowskiej wychowującej dzieci, którą dałoby się pokazać w telewizji, no nie? Jak pokazali lesbijki, no trzeba by gejów pokazać. No przecież szukali, to na pewno by LIS-owi pomogły organizacje gejowskie. Okazuje się, że ja już byłem w kilku takich programach, widziałem pary lesbijskie, ale jeszcze nigdy nie widziałem pary gejowskiej. Czyli okazuje się, że w całej Polsce nie ma takiej pary, którą można by pokazać w telewizji. Prawda? To też pokazuje, no, jak to jest chora ideologia. Więc patrzeć na nich też przy całej ich bucie, agresji, władzy, jako na ludzi, no, często najbardziej nieszczęśliwych, cierpiących. No jak trochę jak na takie krzyczące dzieci, jak na pacjentów. Modlić się za nich, rozmawiać z miłością, ale też w prawdzie. Znaczy ja to, co robię, no to walczę też o nich, ale też o ludzi, też o gejów, ale też o kobiety, bo na przykład każdy, 30% zwykle jak chce się leczyć, to można uleczyć. Ale jeżeli chłopak wchodzi w to, często jako zgwałcony, taka jest inicjacja, no to jest też cierpienie jednej kobiety, która nie będzie miała męża. Prawda? I tak zwykle jest więcej kobiet niż mężczyzn. A jeszcze każdy mężczyzna, który wchodzi w świat gejowski, oznacza, że jakaś porządna kobieta nigdy nie znajdzie męża. Będzie miała poczucie niespełnienia, że nie jest żoną, nie jest matką. Więc on rodzi cierpienie dla siebie, ale też jakiejś kobiety. To są właśnie konsekwencje grzechu. No więc, no, proszę Państwa, no podsumowując, jest to wielkie zło, też jakaś, no, wielka głupota, robota diabelska i no, trzeba z tym postępować jak Jezus. Znaczy z wielką miłością, żeby uratować społeczeństwo, ale też ich. Amen. Dziękuję.